Dobra, na papierze działa. Podkreślam na papierze. Papierze. Nie chcę tego. O. To chcę zrobić. To się wyrzuci, to się przerzuci. Tak bym jeszcze to zrobił. Cześć Sebastianie! Żeby nie było, z racji tego, że sprzęt dostałem tak naprawdę bardzo szybko i na bieżąco, to jest... Stwierdziłem, że wyjdę sobie na spacer i dostaję SMS-a, twoja paczka jest dostępna w paczkomacie. I takie, o, to jednak dzisiaj będą trzy domy. Doskonale. To jeszcze może być taki etap przejściowy na zasadzie... Coś się może psuć, coś się może nie ogarniać i w ogóle tak, zwłaszcza, że nie jest to stricte ten sam model, który miałem wcześniej. I z tego, co już teraz robiłem szybkie takie próby przed wejściem na wizję, to... Miałem przez chwilę problemy, że tak się wyrażę, ale mam szczerą nadzieję, że w tej chwili jest już lepiej niż było. Generalnie z tym, na czym stoimy w fabule, to... Jezu. Chciałbym chwilę zaczekać, aż jeszcze powiedzmy z jakieś dwie czy trzy osoby przyjdą, żeby móc na spokojnie wszystko przypomnieć. Cześć Sylwio. Bo domyślam się, że przynajmniej jedna osoba, która tutaj przychodzi, jest nie tylko dla łowienia ryb, ale dla fabuły. I tymże osobom chciałbym przypomnieć, co tutaj się działo w ciągu ostatniego pół roku przerwy, czy ile by to nie było. Wiecie co, aż mnie kolecie, żeby zobaczyć, tak z ciekawości. Zobaczmy. Zobaczmy, kiedy ostatni raz było streamowane trzy domy? Nie dam sobie mówić, że mój ostatni stream z trzech domów był rok temu. Nie dam sobie wmówić, że mój ostatni stream z trzech domów był rok temu. Odmawiam. Był dwa lata temu. Dwa lata temu nawet nie miałem trzech domów chyba. Come on. Nie było aż tak źle, prawda? Prawda? Powiem tak, właśnie sprawdzałem w twoich archiwach i stąd było moje pytanie, bo tak patrzę, że kwiecień 2021 takie hold up, hold up. Znaczy ja zdaję sobie sprawę, że gdzieś tam pomiędzy weszła jeszcze moja standardowa przerwa, która pojawia się raz na jakiś czas, bo to akurat coś mi wypada i niekoniecznie chce mi się streamować, albo coś ten deseń. Czekaj. Hold up. Jaki 5 dni? Jaki 5 dni? Moja matematyka bardzo mnie tej boli. Cześć samuraju. Nie, w tej chwili moja matematyka mnie bardzo boli i nie wiem, co poszło nie tak. Mamy 23 kwietnia, a stream był 12. A nawet jeżeli przyjmiemy, że potraktowałaś 17 jako datę streama,
To wciąż jest 6 dni od 23. Dzisiaj nie jest 22. Spojrza. What? Dopiero zaczynamy, a moja głowa już nie wydawia. No tak, ale to wciąż jest 6 dni, a nie 5. Dlatego mówię, że jeszcze 6 bym trochę zrozumiał. A w każdym razie. Co my ostatnio zrobiliśmy w trzech domach? Poza tym, że widzę, że mieliśmy jakąś walkę taką losową. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to w bardzo dużym telegraficznym skrócie jesteśmy na wojnie z Imperium i szukamy teraz sojuszników, gdzie się tylko da, plus próbujemy podnajdywać naszych zagubionych towarzyszy. Jako, że widzę, że mam jeszcze dwa paski do wykorzystania, aż głupio byłoby z nich nie skorzystać, nawet jeżeli będzie oznaczało to, że jestem kompletnie przegranitowany, ale z drugiej strony oznacza to też mniej więcej tyle, że mogę sobie przypomnieć, jak się w tego grało. Co na pewno mi się przyda po tym, jak miałem dość długą przerwę. Żeby nie było, moja przerwa od trzech domów nie trwała rok, bo w międzyczasie sobie gdzieś tam na maddeningu przychodziłem, więc nie jest aż tak źle. Podkreślam, aż tak źle. Jest źle, ale nie aż tak. Więc dobrze będzie sobie zrobić po prostu jakąś zwyczajną walkę. Tak, przypomnij sobie, kogo ja tu właściwie mam. Jak to w grę się grało? I w ogóle. Próbowałem w ogóle używać Pro Controllera na początku tego Sima. Znaczy jeszcze przed Simem. Tylko okazało się, że przez to, że wziąłem go ze sobą na święta i się włączył losowo w pecaku, to się kompletnie rozładowało, więc nie ma Pro Controllera. Do tej pory go jeszcze ani razu sensownie nie użyłem. Jesteśmy po timeskipie. Tak, mamy chapter 15, pre-timeskip się kończył w chapterze 12. Więc mieliśmy po drodze już dwa pełne chaptery, kiedy broniliśmy... Znaczy w pierwszym chapterze, z tego co pamiętam, po prostu znajdowaliśmy się z naszą ekipą, a w drugim chapterze broniliśmy klasztoru przed atakiem Cesarstwa. Cesarstwa Imperium 1, diabeł tak naprawdę. Dobra, co my tu mieliśmy? Protagonistka, Bernie, Hilda, Petra, Dorotka, Lizitea, Linhard, Sete, Felde, Constance. Ach tak, moje wspaniałe działania na to, żeby mieć jak najmniej postaci walczących wręcz. W tym przypadku całe... Jak się uprzeć, to 3. Valley of Torment, czyli to jest ta mapa, co akurat jest w tej misji. Tak się kompletnie przypadkiem złożyło, ale to by się w sumie zgadzało. Czy mam wejść czego jeszcze kogoś, kto potencjalnie jest do użycia na ławce? Jest Flame tak bardzo na opartego. A tak to widzę, że większość jest zauważalnie na wyższych poziomach. Czy chce mi się ich specjalnie levelować? Ani kurwa trochę. Dobra, co tu jeszcze mieliśmy? Inwentarz nie jest potrzebne, zapisać nie zapisuję, bo dopiero co to robiliśmy. Lecim, co się będziemy bawić. Nie, że też zostanie. Najgorszą częścią po tym wszystkim musi być to, że jak długo się nie grało, to kompletnie się zapomina o nawet najbardziej podstawowych rzeczach. Flake Google. Co mogło pójść nie tak z Flake Google? To boli bardziej niż myślałem, że boli. Zastanawiam się, na ile bezpiecznie chcę to rozgrywać, biorąc pod uwagę, że teoretycznie przeciwnicy mają wyższy poziom niż ja. I znają, że się powinienem rozgrywać to w miarę bezpiecznie, będę to rozgrywał bezpiecznie. Przy czym bezpiecznie w tym przypadku oznacza... Latajki idą w diabły. A i przy okazji Litera przecież miała idiotyczny zasięg.
Zapominam czasami o tym, jakie niektóre postacie w trzech domach są kompletnie zbalansowane. Dostaliśmy bulion. Mocno będziesz bił 15. Ulubiony typ misji. Na pewno nie taki, w których są reinforcementy, które atakują w tej samej turze. A z tego co pamiętam, będziemy mieli jeszcze okazję z taką misją się spotkać w tej grze. Eskortowe bardzo mocno zależy od tego, na kogo akurat trafimy, tak wam powiem. Bo są sytuacje, w których misje eskortowe naprawdę nie są złe. Była jedna taka misja, nie pamiętam, czy to były Sacred Stonesy, czy... Blazing Blade. Gdzie... postać, którą trzeba było eskortować, potrafiła sama wybić całą mapę, a jednocześnie, żeby coś tam specjalnego w tej misji zrobić, trzeba było zabić iluś tam przeciwników samodzielnie. Więc to było całkiem zabawne. W Bliki podejrzewam, że lepiej będzie wiedzieć niż ja, bo nie będę ukrywał, że takie adwensowe fajne bramy kojarzę tak bardzo pile z drzwi. Czy ktoś jeszcze się będzie ruszał w tej turze? Nie. Więc pod tym względem takie misje eskortowe są, powiedzmy, ok, kiedy ten kompan, któremu trzeba pomóc, też jest 11%. Kiedy nasz kompan też jest na tyle kompetentny, że nie trzeba go, powiedzmy, trzymać kompletnie za rączkę, tak? To wtedy takie misje eskortowe są naprawdę spoko. A, bo to jeszcze bestia jest. Okej. Okay. Czy oni was na wolnie ustawiają na lawie? Jakbyś powiedział, wolisz Advancera, 3DSera, 3 domy, czy może inne? Powiem tak, że w momencie, kiedy ma się już jakieś doświadczenie w trzech domach, znaczy w trzech domach, w Fire Emblemach, to osobiście wydaje mi się, że trzy domy są dla mnie najfajniejsze, ale jednocześnie brakuje mi tutaj jakiegoś poziomu trudności pomiędzy Hardem a Maddening, tak wam powiem. Ja po pokradnięciu ekspa mam wrażenie, że cokolwiek by teraz protagonistka dobija, to będzie kradnięcie ekspa. W sensie, no... patrząc na to, jak dużo mamy... nie to. Jak dużo mamy jakichś opcji, czy to grindowania, tak, czy czegoś, to... w trzech domach bardzo łatwo jest dojść do takiego momentu, że przeciwnicy raczej nie stwarzają nam zbyt wielkich problemów i jedyne co może by takim prawdziwym problemem być, to niektóre misje fabularne i to też niekoniecznie dlatego, że są rzeczywiście trudne, a dlatego, że mają jakieś bardzo dziwne mechaniki, tak? Treningowy miecz jest silny dlatego, że pozwala nam atakować wielokrotnie, bardziej niż cokolwiek innego. 62? 66? Ale to już... znaczy, może bym się z tym zgodził, gdyby chodziło o samego byle, tak? Protagonistę. Ale to nie jest kwestia samego protagonisty. Weźmy taką Lizzie, która dosłownie jest w stanie zwanshotować jednego z ostatnich bossów. No dla mnie samo to, że coś takiego jest możliwe, jest straszliwie wręcz absurdalne. No i mnie trochę mocno bije, bo lepiej nie będę tego robił. Prędzej ciebie bym wysłał, ale nie wiem, czy ty masz na tyle dużo obrony. 13, bo co oni tam mają maga? Na, postoję. Obelni ma za mało zasięgu. Skończymy sobie na bezpiecznie. Luna, bardzo zbalansowany czar. Właśnie,
Mam dziwne wrażenie, że któregoś razu wrzucałem filmik, jak bardzo intensywnie one-shotuję w ten sposób ostatniego bossa. Aczkolwiek mam wrażenie, że mógłbym to powiedzieć o chyba dosłownie każdym advance'owym Fire Emblemie. Nie jestem pewien co do szóstki, ale o szóstce to ja w ogóle kurwa nie chcę rozmawiać, przez to jak bullshitowa jest. Moim zdaniem szóstka jest bardzo, ale to bardzo bullshitowa. Głównie jeżeli chodzi o szansę na... Au, ale kwietną. Jeżeli chodzi o szansę na trafienie. Jakby... W większości wypadków celem misji jest zabicie kogoś na tronie, który daje ile? 30% evasion? Więc w takiej sytuacji nie czuję się, że dajmy na to przegrywam przez to, że źle coś rozegrałem taktycznie. Tylko przez to, że... Kości mnie wyruchały, no... Dosłownie, no. Nic innego powiedzieć nie mogę. No tak, wiadomo, że to się jednocześnie przekłada, tak? Że to nie chodzi o samo to, że teren jest jakiś straszliwie spierdolony, tak? Czy coś, tylko bardziej kwestia tego, że po prostu... Suma summarum jest za ciężko trafić, tak? I powiem szczerze, że tak jak na przykład fabularnie uznaję, że Awakening Czy ja tu będę bezpieczny? Nie, tu nie będę bezpieczny. Awakening i... Boże, wleciał mi z głowy face. Co najwyżej przeciętne, i to jest bycie miłym dla tych gier. Tak... Gra się w nie całkiem przyjemnie, powiem szczerze. Jolo? Przy czym nad Awakeningiem będę miał bardzo duży... dużą gwiazdkę pod tytułem... pod tytułem... posiłki w tej samej turze. Jasne, da się dzisiaj kompletnie wysłowić. Żeby nie było, w trzech domach one też występują i pamiętam, że miałem z niej wielokrotnie problemy, zwłaszcza w jednej konkretnej misji, którą tutaj zresztą z tego co pamiętam też będziemy mieli jako tego. Więc to nie jest tak, że powiedzmy ta część jest od tego kompletnie wolna, tak? Ale... Co macie za spele? Abraxas i Banshee... A ty masz Resista... 21... Wydaje mi się, że powinna przeżyć... Tak, wiem, że słynne ostatnie słowa, ale wiecie o co. O, teraz jeszcze dostała. Easy. Zobaczmy. 10, 5. Powiem tak. Na pewno nie jest to jeszcze poziom tego... jak to się nazywało? Echoes. Gdzie magia kompletnie, absurdalnie kosiła wszystko, co się rusza. I tak, zanim ktoś przytoczy, wiem, że jest lepiej niż w oryginale, gdzie resist growthy były albo 0, albo rzędu 1-2%, ale to nie zmienia faktu. Czy chce jakiś się jeszcze ruszać? Panie Feltku, jak tu podejdziesz, to panu umrzesz. To nie ma sensu. Co to takiego jest grane? No, jestem niemalże pewien, że niedawno jak streamowałem... Cześć. Hold up. Hold up.
coś zerknąć w swojej turze. Nie może krytnąć dwa razy. Ajajaj. Wiecie co nam powiem? Ajajaj. Ajajaj. Dobra, to jeszcze wracając do tego, co chciałem zobaczyć. Z czego ty masz do cholera Aegisa? Ja się grzecznie pytam. Ty coś ci daje? May half damage. Okej. Okay. Zastanawiałem się, dlaczego Lizita dostawała połowę obrażeń z tamtych ataków. Say no more. Tak jakby laska, która dawała plus 2 zasięgu, była odrobinę za słaba do tej pory. Z tego co pamiętam, to boosty do statów są generowane zależnie od LNG na początku misji. Więc nie możemy sobie po prostu w ten sposób resetować. Ale tutaj głowy nie dam, czy jest tak na 100%. Ale czemu on ma tyle crit chance'a? Jezu Chryste. Czy on ma jakiś chujowy vantage albo coś? Bariera. Czy to nie napisze, dlaczego ma tyle, a nie inaczej? Crash abilitka pewnie, co? To wiele wyjaśnia. Kurczę, jeszcze nie powiecie, że w grach taktycznych powinno się czytać umiejętności przeciwników. No dobra, to tak, Lich, teraz tam sobie poradzi, więc tak naprawdę mogę powoli się przesuwać tę stronę już. Tutaj lepiej będzie górą. I to bynajmniej tą rekinią górą. Dobra, znowu mi nic nie zrobią. Znaczy pamiętaj, jeszcze tak wracając ogólnie do tego, do pytania o ulubione Fire Emblemy, to mimo wszystko chyba tak fabularnie, czy one padły się, które chciałem powiedzieć w górę? Fine, I get it. Cześć Pasku. To moją ulubioną częścią chyba mimo wszystko będzie Echoes. Która też jest tą 3DS-ową. Więc to nie do końca jest tak, że wszystkie 3DS-owe są złe, przy czym Echoes to jest remake i to może coś tłumaczyć. Ale to tylko moje śmieszki i szkalowanie. Nie przejmujcie się tym. Ja niedobrze by było zdjąć tej bestii HP-ki zanim ona do mnie dobiegnie, dzięki czemu nie będzie miała tego darmowego 50% kryta. Ale tym to się zajmiemy za chwilkę. Tylko poprzesuwam wszystkich odpowiednio. Kolona będzie tutaj na pewno silniejsza. Miał bolt. O nie. Powiem tak, przykro mi. Ogólnie mapy, na której przeciwnicy mają meteory albo Baltic Zerczej, to straszliwie upierdliwe. Chociaż w sumie tak często gęsto jest tak, że samo Baltic jest nieco łatwiejsze do radzenia sobie niż powiedzmy jakieś katapulty czy nie katapulty. Głównie dlatego, że jeżeli mamy do czynienia, powiedzmy, właśnie z jakąś katapultą,
to logika nakazywałaby, że jeżeli przeciwnik jest daleko, to będziemy chcieli do niego podlecieć, tak? A katapulty, tak, katapulty, dobrze, balisty jakieś właśnie, mają to do siebie, że naprawdę, że zazwyczaj bardzo mocno atakują latajki, tak? Przez co sposobów radzenia sobie z nimi nie ma aż tyle, co z właśnie przeciwnikami takimi jak boltingi. Bo na kogoś, kto ma bolting, po prostu wyślę jakiegoś jeźdźca Pegasów, który ma bardzo duży resista i przez to będzie dobrze? Przez to jakoś sobie poradzę? Znaczy nie, no właśnie to też nie jest tak, że potrzebny jest Holy Water, żeby jakoś to przeboleć, tak? Właśnie o to mi chodzi, tak? Bo i bez tego da się obejść tak naprawdę. Czy to trafi oba, czy trafi tylko jeden? To ważne pytanie. Tylko jeden. Ech. Masz jeszcze bolting? Masz jeszcze bolting. Muszę coś zerknąć. Nie, po prostu zastanawiam się, czy... Czy ja po prostu zrestartowałem turę w takim momencie, że już nie użyłem boltingu? Bo to chyba nie jest tu miejka... Nie no, miejki byłyby też jak... Quest może? Ta, kwestik. Ej, nie będę narzekał na to, że akurat na bolting weszło. Ja tylko pytanie, czy trafi? Oczywiście, że nie. O boy. No dobra. Ja nie chcę mu rozbić ten ostatni kawałek pancerza, żeby był zestunowany. Ty nie masz oczywiście tego. I nie masz nic, co ma więcej zasięgu. I chyba nie dolecisz za... O, dobra, Feldek, ty też nic nie zrobisz. Holy fuck. Nie pozostawiałem mi wyboru. Widzicie? Nie miałem wyboru. Tak jak mnie zmusiło. Normalnie staram się nie używać warpa, bo wiem, że za bardzo psuje większość misji, ale... Znaczy, warp dla mnie zawsze jest taką rzeczą na zasadzie można się pośmiać z tego, jak mocno psuje rzeczy. Bardziej niż rzeczywiście go używać. Spodziewałem się, że 2% kryta wejdzie dwa razy. Ale nie jest jeszcze aż tak źle. What steal? No i dobra, teraz... ty zakończ turę. Jeżeli dobrze pójdzie, to nawet go dobije w tej turze. Nie, nie ma szans, że go dobije w tej turze. Chyba, że jakimś kombatartem kompletnie OP. Albo jeżeli wejdzie kryt. 19%. Zawiodłem się na 19%. To i tak nie jest tak, że muszę to skończyć w tej turze, więc... On teraz jest ogłuszony. I kto ma u mnie najniższy poziom i dlaczego Bernie? Ej, Bernie. Chcesz darmowego expa? Pytam się, czy chcesz darmowego expa. Łatwiutko. Idźcie w diabli z tymi rękawicami. Trochę materiałów. A my w tym momencie też 3% nie było absolutnie konieczne. Co absolutnie sprawiałoby, że byłaby szansa, że akurat wtedy by weszło. To co, jeszcze to sobie zabijmy.
To mogą być legionerki. Z tego co kojarzę, to... Wydaje mi się, że tak. Głowy nie dam. Bo powiem szczerze, tych zazywiałych rzeczy bardzo rzadko próbowałem je odzywiać jako tako. Ale coś mi świta, że taka opcja rzeczywiście istnieje. A, walczyłem tym, czym walczyłem, więc nie będę zmieniał. Jakbym się bardzo uparł, to mógłbym pewnie przynajmniej część tej walki zrobić na jakimś kompletnie losowym auto. Ale nie czuję się jeszcze aż tak pewnie, zwłaszcza, że nie mam aż tak, powiedzmy, dużej przewagi w poziomach. A, tu powinienem być w stanie podejść. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. 23, 0% szans na trafienie, trochę XD. Nie będę pytał, czemu Lidzdea ma wyekwipowaną łuk akurat, a nie jakąś magię. Kto mnie właśnie ma najwyższą obronę w tej chwili? Ty masz 22, Feldek ma pewnie coś podobnego, co? 22 i ty masz 23, czyli tak naprawdę jeżeli ktoś ma tankować cokolwiek, to ty. Względnie tak. I to chyba jest najbezpieczniejsze, co na chwilę obecną mogę zrobić. Nie będę boltingował od samego początku. Raczej nie ma sensu. Au! Nie, to fajna fetka, to mnie akurat dziwi. Ulala. Setem dzisiaj bardzo często umiera, tak zauważyłem. Może jednak nie będę go przedstawiał gdziekolwiek. Takie, wiecie, rozumiem, aluzję. Mam go nie używać, rozumiem. Wiecie, jakkolwiek nie się nie mówi, że trzy domy to Flyer Emblem, tak... Są takie momenty, że jednostki latające jednak są problemem dla używającego. I duże ilości strzelców są właśnie jednym z takich momentów. Czy teraz nic nie skopałem? Teraz nic nie skopałem, doskonale. Czas udawać kompetentnego człowieka tym razem. Czy Ceningowen dobije tego u góry? Tak. Jest pierwszy. Ale przynajmniej ma dużo deksa. To jest pozytyw. Dobra, co my tu mamy dalej? Jego zabiję. Jeszcze dla drobnego overkillu. O, jedyne z jakichś 118 HP-ków. To było absolutnie konieczne. I wymagane wręcz. A, dobra, z tyłu dalszych strzelców nie ma, więc jak się zajmiemy tym jednym, to nie będzie problemu. Czy to będę bezpieczny? Tak. Hilda wierzy w ciebie. Nie wierzę w nią. Znaczy, Konstans bardzo nie lubi słońca jako tako. I na słońcu czuję się znacznie gorzej, jest w ogóle taka, o, ale ja jestem beznadziejna i okropna. A jak tylko jest w cieniu albo w budynku jakiś, to jest taki klasyczny ohohohoho. I w ogóle. Panie Feldku, wierzę w ciebie. Nie wierzę w ciebie. Tym bardziej w ciebie nie wierzę. Holy fuck. To się tak prosi. Czy wy widzicie, jak to się prosi? Booker NG jest ze mną. Podziwiajmy Boga RNG.
Nawet nie jestem pewien, jak to ująć. Czy to było dobre RNG, bo nie obrywałem? Czy to było złe RNG, bo kryt nie wszedł? In before, tak. Chciałbym, żeby Feldek podbiegł trochę do przodu i kogoś wyciągnął. Chciałbym też, żeby ktoś, kto potrzebuje ekspa, dobił tego żołdaka. Trudny utal. A, easy. Od razu pole, po którym możemy się poruszać bezpiecznie, wygląda znacznie przyjemniej dla oka. Nie powiem. Czy chcę? Za każdym razem, jak używam Boltinga albo Meteora, to czuję się jakoś tak, jakbym oszukiwał. Więc kiedy jeszcze czuję się, jakbym oszukiwał? Jak wchodzę w takie miejsca i patrzę na to, że protagonistka ma 0% szans na otrzymanie obrażeń. Albo jeden. A wiecie, kiedy czułbym się oszkany? Jakby to weszło. Dobra, tutaj 4 przeciwników podbiegnie. Au! Zero! Patrzcie. Jedynka nie weszła. Doskonale. W ogóle, czy ja dobrze kojarzę, że to ktoś Fire Emblemy miały taką sytuację, że szansa na trafienie poniżej iluś procent równała się 0? Czy źle kojarzę i to był jakiś inny tytuł? Bo nie jestem w tej chwili pewien, powiem szczerze. Dobra, ucieknij tutaj. Tylko widzę, że będę musiał się tym razem rzeczywiście postarać, żeby nikt mi tu nie umarł. I to tak dużo bardziej niż myślałem, że będę musiał. Co jest najgorsze w tym wszystkim. Dobra, heal do obydwie niewiele potencjalnie, więc to jest duży plus. Toron nie zabije. Zresztą podejrzewam, że on ma na tyle speeda, że nic nie będzie go dublowało. Yep. Strzała Agnei też. Meteor dla samego podwójnego hita. Chyba może być. Powiedziałem Meteor. Czy Meteor ma... A, Meteor ma minimalny zasięg. Ale to spory problem. Na pewno muszę się pozbyć przynajmniej części tych przeciwników i jeszcze nie jestem pewien, jak to zrobić. Jego akurat bez problemu zdejmę. Zwłaszcza, że tym razem krytnąłem. Niskie niż 50% sobie... A, bo to było tak, że po prostu rzucało dwa razy, tak jakby, tak? Że najpierw rzucało i potem jeszcze raz rzucało. Dobra, poczwórnego hita na pewno nie przyjmę. Aczkolwiek to powinno być w miarę oczywiste. Zacząłbym się martwić, żebym mógł przyjmować poczwórne hity. To mnie niepokoi, że nie mogę go dobić. Znaczy, wydaje mi się, że mogę po prostu go z... Agnei poszczuć. I dobić CTF-em i powinno być ok. To teraz też pytanie, ile ty masz zasięgu? Bo potencjalnie mogę też zajść tak, że na przykład... Inaczej. Zróbmy to tak. Nie zabijesz stalowym. Tak, też nie zabija z tego co pamiętam. Mogę zawsze zrobić to też po prostu tak, że dobiję w ten sposób, po ile trafię. Tak.
Tak. Oni się rzucą we dwóch na Hildę, ale to nie jest coś, czym powinien się przejmować. Mogę po prostu jego dobić. I teraz ani Hildzie się nie stanie na tyle duża krzywda bez krytów. O, kolejny world pick. Nice. Zakładałem, że nie krytnie, to Hilda przeżyje. Na dodatkach się nie mogą rzucić. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeszcze dla świętego spokoju wezmę uleczę Hildę. I teraz to już na pewno jej się nic nie stanie. Chyba, że kryt wejdzie, ale no... Jak już mówiłem, to nie jest coś, na co mam jakikolwiek wpływ. Albo czas być dosłownie nieśmiertelnym, bo stoję w krzakach. Trochę startu wpadło. Jak oni mają szansę na trafienie? Zero. I co ja wam poradzę, no? Zero to zero, no. Jak nie trafią, no to nie trafią. Nic na to nie poradzę. Tak jeszcze odnośnie tego, co wyżej, bo że jeżeli gra ma jakąś mechanikę, to czemu jej nie wykorzystywać, w sensie, że nie jest to oszustwo. Bardziej chodzi mi po prostu o to, że czasami mam takie wrażenie, że jeżeli gra jest ogólnie łatwa, to wykorzystywanie mechanik wszystkie robi się jeszcze prostsza. Takie jakby trochę odbiera zabawę w tym wszystkim. Nie wiem, jak zawsze byłem człowiekiem, który lubił, kiedy gra miała jakieś wyzwanie i kazała, powiedzmy, główkować, tak? Albo jeżeli to była jakaś taka gra wymagająca typowo zręczności, no to też wiadomo, że wtedy odpowiednio ten... ze zręcznością, tak? Ale... Po prostu nigdy nie byłem wielkim zwolennikiem sytuacji, w której gra, jak to się mówi, przechodzi się sama, tak? Bardziej o to chodzi. Czy jeżeli Faldek stanie w krzaku... ...11-17 i prawie w ogóle nie mają szansy go trafić. Weź podleć tutaj. Dobra, tutaj trochę Dorotka mocno by obywała, więc pozwolę sobie... ...anulować szansę na to i przy okazji... ...kapto pobala. Tak? Co tam mówisz o balansie? Cześć, Tate! Ajajaj. Niestety kryt nie wchodzi na obszarowe obrażenia, ale... wciąż jest zabawnie. Uroki tego, że... czasami trzyma schawki tak nie do końca na głowie. Mówiłem o tym chyba na kręcie z poprzednich filmów, ale te schawki mają to do siebie, że tak trochę inaczej wygłuszają dźwięk i... Tak jak powiedzmy do tego, jak ono leczy na głowie, już kompletnie się przyzwyczaiłem. Tak do tego wygłuszania właśnie za cholerę nie mogę. O, baleźmy się bawić. Znaczy no... Ja tam wierzę, że ludzie pamiętają, że soboty 17. Nie wykluczam, nie mówię na 100%, ale nie wykluczam, że w tym tygodniu będę też... Jezu, nie, Bolting. Że w tym tygodniu będę też w stanie zajść streama w piątek, jeżeli nikt inny nie planuje w tym czasie. Bo przerzucenie nie jest po tym na pierwszą zmianę, przynajmniej na tydzień. Zobaczymy na jak długo. Więc jako taką mam możliwość. Oh my. Ajajajajaj, chyba coś mi się mi kliknęło. Kurczę, Bele. Ale szkoda. Jakieś ciekawe wiadomości tam były, ale coś mi się mi kliknęło. Szkoda, że się tego nie da cofnąć po prostu. Tak żałuję.
Powiem wam, że ten Killer Lance jest całkiem spoko. Tylko cały czas nie mogę zapominać o tym, że w tej grze istnieje też jakaś szansa na trafienie. Znaczy, to też, ale bardziej... Bardziej chodziło mi w tym momencie o wytrzymałość, niż o szansę na trafienie. I przez to używanie niektórych broni tak na zasadzie, że no po prostu dam i o tym zapomnę, może się źle skończyć, więc nie radzę. Duży bulion. Dobra, została mi tak naprawdę tylko ta grupka na górze, więc wydaje mi się, że powinienem być w stanie sobie z nią poradzić. Zabijesz? Nie. Ten zabijesz? Jak trafi. Hilda, masz jedną robotę. Doskonale. Da? Hilda nie oberwie, Ben nie oberwie, ale nie wystarczająco mocno, żeby się przejmować. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że jestem jednym wielkim hipokrytą. W momencie, kiedy w jednej minucie mówię o tym, że nie chcę nadużywać za bardzo OP rzeczy w łatwej grze, a potem używam latającej Lizdei z Tysusem. Ale... oj tam, oj tam. Powiem tak, gdybym był na Madeningu, to nie czułbym się ani odrobinę źle z tym, co robię. A tak to trochę gdzieś tam w głowie siedzi, że... może to jednak jest zbyt popierdolone. Znaczy, to jest ciekawe, bo zazwyczaj wydawało mi się, że Lizdea wychodziła na tą krabię więcej jako tako. Czemu teraz Konstans ma zauważalnie więcej ataku? Nie mam zielonego pojęcia i absolutnie nie będę na to narzekał, zwłaszcza, że ma bolting. Dobra, kolejny tydzień. Lizdea ma więcej RS. Niby tak, i Dexa chyba też więcej. Cześć, Dzik. Sumarycznie większy Deps. Nie oszukujmy się, Fire Emblemy nie są grą, w której DPS jako taki jest ważny. Zazwyczaj chcemy jednak zabić przeciwnika po prostu na jedno użycie albo na jedną turę, tak żeby pozostać bezpiecznym, tak? Więc to, czy zaatakuje raz czy dwa, zazwyczaj nie powinno mieć takiego dużego wpływu, tak? A już na pewno nie w przypadku postaci, która rzuca bolting, bo bolting praktycznie nie będzie dublował. Dobra, poinstruujmy ludzi. Co my tam mieliśmy? Feldek średnio jest zmotywowany. Połóżmy tych, którzy są zmotywowani. Ogólnie tak patrzę, że sporo moich ludzi jest średnio zmotywowanych, ale... jakoś sobie poradzimy. Tunek 66. Weźcie, ja dzisiaj, jak się logowałem na Wolfsheima, to miałem dwustopniową autoryzację i kod do wpisania 66666 i takie Monka Giga. Dawaj. Dobra, z kogoś jeszcze regularnie korzystam, tak żebym mógł coś poczkoić. Regularnie, to nie poza tymi, którzy są już mało zmotywowani. Edka poczkole. Gdzieś na głosowie bardzo w dupie jestem na moim starym koncie. Coś widziałem, ale też nie powiem, żebym do końca to widział. Zresztą nie... nie oszukujmy się, sam nie jestem jakoś specjalnie, powiedzmy, do przodu, tak? Dobra, kogo jeszcze możemy... a, wezmę Sylwkę pod kola. Co ja się będę? Dobra,
Dobra. Jeszcze trzy osoby, nie będzie flame. Dostanie coś ciekawego na czy nie? To mnie ciekawi. Faultify. Faultify. Nie pamiętam, czy ktokolwiek z moich białych magów do tej pory miał Faultify. Jeżeli nie, to wspomnę, że to jest obszarowe leczenie. Takie bardzo mocno obszarowe leczenie. Więc absolutnie nie będę narzekał na to, że je mam. Nawet jeżeli, powiedzmy, Flynn nie jest jakoś specjalnie często członkiem mojej drużyny. Podbijałem też tobie miecze. Dobra, to chyba wsio będzie. Focus on reason, fitness and flying. Nie potrzebujesz latania. Ciekawe co tam u Yuriego. Yuri who? Yo, sensei. Kono aida wa tasukatta. Rei o ittoku. Anta no okage de inochi wo hirotta yatsu mo iru. Shinrai to made wa ikanai ga. Ojej, zasłużyliśmy sobie na szacunek u kolegi, ale to miłe. Sate, nani o yōkyū sareru nda ka? Ittoku ga, futou na torihiki wa yōsha naku kotowaru ze. Aa, kono aida, tōzoku dan kara torikaeshita shina no naka ni, natsukashii mo. Kiedy była taka trafiła osoba? 100%. Ani trochę podejrzany, ani trochę nie robi nic takiego niekoniecznie zgodnego z prawem, co tam jest popijane. Tak zwane głupie się przyznać, ale. Fanfiki Bernadetty. Pytanie co gorsze, fanfiki czy poezja? A, ma, anta ni nara, mukashi banashi no hitotsu ya futatsu. Czy to czas na backstory Yuriego? Handlowo udanym z Czeczenami? Kaasan ga machi de, yobo yobo no jii-san o hirotte kite sa. Aruku no mo obotsukane tte kanji datta kara, shibaraku uchi de mendou o mite yatta no sa. Jii-san wa kawari ni, to. Dobrzy ludzie w uniwersum Mniejszych Domów? Coś mi tu nie gra. Ja mam. A co, jeżeli on był doktorem? I zaaplikował ci dzienną dawkę? Znaczy, jeszcze zależy, kogo interpretujesz jako mainka z Wiki. Bo to też jest warte rozróżnienia. Studentów. Przypominam, że rozbieżność wieku też jest dość spora. Nie pamiętam teraz, czy Hubert czy w Mercedes mieli jakoś zauważalnie dużo lat. Kiedy to.
Zatem nie pamiętam, czy było już jako tak wspominane o wieku Flayn. Jeżeli nie było, to jest spora szansa, że jeszcze będzie. Ale pod tym względem rozbieżność wieku też jest zauważalnie spora, że tak to ujmę.例えば、そう。俺が女神様からもらったのは命と。パシェキスクラブね。だからこの顔くらいのもんだが、好き物の貴族たちに取り入って都合よく利用するには十分すぎるくらいだった。金製品の密造や密売を見逃してもらうとか、まあそういう感じにな。 Jeżeli to jedna z tych osób, które po prostu są dobrze, ale ich metody są kwestionowalne. Znaczy, jeżeli dobrze pamiętam, to wyrobiłem paralog z Setefem i Flayn, który mówił o tym, że są spokrewnieni bezpośrednio. Sana, anta wa dou mou? Nante na. Jeżeli nie robiłem, to i tak już nie będę miał okazji go zrobić, więc powiem tak czy siak, że Flayn jest jako tako... Właśnie nie pamiętam, czy w paralogu było mówione, że ona jest siostrą. Niech mnie ktoś poprawi, jeżeli ktoś jeszcze pamięta paralogi. Które były 100 lat temu? Felix? O, po moim trupie. A propos. Tak swoją drogą, biorąc pod uwagę, że mieliśmy bezpośrednio postaci paralogii w postaci z DLC i nie z DLC, to taka jedna rzecz mi się bardzo mocno rzuca w oczy. Sama Powiedziałem paralogii, prawda? Mianem supporty. Że bardzo mocno mi się rzuca w oczy różnica w długości między poszczególnymi scenkami. Jesteśmy wybrańcami. A propos, brat. Widzicie? Wystarczy chwilę zaczekać i już mamy odpowiedź na swoje pytania. Odpowiem ci, jak ty mi odpowiesz. Kim ty jesteś? O, pofarbowałem sobie włosy, jestem wyjątkowy. O. Aż nie ośmieję się po prostu, że jeżeli ten... Jeżeli pofarbowałem sobie włosy na podobny kolor, to najwyraźniej mogę być kompletnie wyjątkowy. Bo jak to Flayn właśnie powiedziała, masz podobny kolor włosów do moich, jesteś wyjątkowa. Pogadamy, jak wyjdzie z ławki, na której spędzisz resztę tej kampanii. Czemu dopiero teraz motywacja?
Może chciałem wcześniej ich pouczyć, co? Pomyśleliście o tym? Sceny fabularne? A nie. To tylko wyniki nauki. To też było rzeczą. Jasne. Czekam, musi jeszcze coś skoczyć, zobaczmy. Hildzie latanie na C. A tak to nie. Przy okazji zrobię questa. Nice. Ważne pytanie. Czy mogę... Na pewno nie Mortal Savant, to tyle wiem. To odpada. Dalej, Panie Feldku. Czy pan ma jakąś klasę, którą pan może przyjąć? Ha, 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 that's a good one. Wow, brakuje 1%. The Red Fighter nie był w tym, co Mortal Savant, z tego co kojarzę. Czy The Red Fighter nie był bardziej jakimś takim... Swordmasterem, który miał duże resista? Bardziej niż... czarowojownikiem? Zabrakło 1%. Ej, tutaj też 30%. Najgorzej. Dobra, Linhard. Najgorsze jest to, że brakuje mu ile? 3% do obecnej klasy wymaksowania. Jakoś tak mi świta. A, z tej perspektywy nie zobaczę. Teraz jaki awakening był. No jest jaki awakening się nie liczył. Ja patrzę na Echoes. Dobra, Kaspara, na Kaspara mam walone. Kurde, no chciałbym, żeby oni wmaksowali te klasy najpierw, a jednocześnie jest trochę za daleko. Znaczy, nawet nie wiem, czy jestem aż tak daleko, bo wydaje mi się, że jestem bardzo blisko właśnie wmaksowania tej klasy, to jest najgorsze. Peta ma wmaksowaną klasę. I mógłbym ją przeuczyć na snajperkę. Albo na swordmasterkę. Dawaj, będę miał kolejnego łucznika, będzie fajnie. Dobra, to będzie to. Lizzy tej nie chce raczej zmieniać. Hilda. Nie może się jeszcze uczyć na Wyvern Lorda, bo nie ma ani... Naprawdę? Ona nie ma aksów na? Jesus Christ. Setef teoretycznie może, ale ma jeszcze za niskie umiejętności. I nie maksował swojej klasy. To z innych osób, które mogłyby, byłaby Konstans, ale nie ma białej magii, więc efektywnie nie może. O, myślałem, że będą więcej tych egzaminów przeprowadzić. Oszukano mnie. Dobra, to posprzedawajmy trochę rzeczy. Zwłaszcza z konwojów. Dobra, to je to. I muszę posprawdzać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o bronię. Ta żelazna lanca jest trochę popsuta, ale to się da naprawić. U ciebie wszystko jest ok, ty nie potrzebujesz. Z ciebie nie korzystam, u ciebie jest ok. U ciebie nie potrzeba niczego, tu jest ok. Bulian. Tak tam. Hilda ma powoli zużywając się żelazny topór, to naprawimy. Setefowi lanca żelazna się psuje. Jeszcze mogę zobaczyć Konstans, ale Konstans też nie potrzebuje.
Tak, widziałem, że miała bulion, ale jednocześnie jak patrzę na to, ile mam kasy, to holy fuck. Dobra, skoczmy do armory. Ajej. Dexa czy Killing Edge? Killing Edge będzie fajnie. Hehe. Panie Feltku, pan wszystko ma. Nihat nie potrzebuje. Kasper, Bernadetta. Dodatka nie, Petra nie. Komu ja będę coś kupić? Hildzie. Topór. Kapitanie, który? Kupię jeszcze jeden srebrny, skoro i tak już mogę nosić srebrne rzeczy. Wydaje mi się, że nie ma zbyt dużo powodu, żeby kupywać te. Znaczy, mógłbym co najwyżej jeszcze zamienić stalowy na żelazny, żeby mieć lżejszą broń, powiedzmy. Ale tak to, ech. I to by miałem kupić lancę. A wiecie co? YOLO. Ja bym się bardzo uparł, żeby jeszcze bardziej psuć tę grę, to mógłbym sobie poforżować te rzeczy. O mój Boże. Aż to będzie popsute. Tylko durability strasznie mnie boli na tym. Nie, padę, boli mnie durability na tym chyba najbardziej ze wszystkiego. Ale z drugiej strony. To się da dalej fadżować? A tak, woda o plus. Aha. Aha, zbalansowane, fuj. Silverów można robić brave teoretycznie. No właśnie, o to mi głównie chodziło, tak? Że on ma tak małą wagę. Właśnie jest tyle co training sword. Więc on prawie zawsze będzie dublował, co z taką szansą na kryta będzie oznaczało, że przynajmniej jeden cios prawie zawsze krytnie. Moim głównym problemem zazwyczaj jest to, że materiałów nie mamy aż tyle. Więc pod tym względem się średnio opłaca? No chyba, że są to właśnie takie rzeczy jak plusy, tak? No i forżowanie ma też tą dużą zaletę, że naprawia broń, tak? Więc jeżeli broń jest w jakimś tam stopniu zużyta, no to powiedzmy, że pod tym względem się będzie opłacać, tak? Zwłaszcza jeżeli mamy jakąś taką naprawdę fajną broń. Magic Bow XE. Też w tym przypadku chyba naprawdę wolę zejść Steela. Rapier może się lepszyć w Rapier Plus z wyższym krytem. Bojecie, tak jakbyśmy do tej pory nie byli wystarczająco silni, tak żeby nie było, rozumiecie? La 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 la. Mógłbym teoretycznie tak naprawdę sforżować każdej postaci, która u mnie walczy każdą broń. Młotek plus. I mean, jak patrzę na tą szansę na kryta, znaczy na natrafienie. W sumie jeszcze chciałem coś sprawdzić. Bo teraz nie pamiętam, czy to się robiło. Właśnie teraz nie pamiętam, czy. Tak, to się tak robiło. Na szczęście możemy sprawdzić, co wyjdzie z tych zazywiałych rzeczy. Bez konieczności wytepiania ich do końca. Więc jeżeli z jakiegoś powodu znajdujemy ich naprawdę dużo, to może się okazać, że kredni będzie naprawdę fajna. O dobra, to na razie będzie chyba tyle. Tutaj mogę jeszcze co najwyżej tutaj sobie zapaniszować wszystko. Tu ogarnięte.
Najgorsze jest to, że następna jest misja tak naprawdę. Więc nie do końca mi się cokolwiek opłaca robić w tej chwili w klasztorze. Mógłbym co najwyżej jak zwykle przelecieć przez supporty, których parę mamy. Rinhardt, przepraszam. Sojino batsu. Anata sekinin arimasen. Ale o kumenzai ni shichai tte itta no wa boku da kara ne. Sono ato mo kekkyoku. I wszyscy teraz mają takie: o czym oni gadają? Daishiki o okiniri no issu ga atta nante na. Ja. Kudaranai koto o omoitsuku nja na. Tutaj w dużym skrócie chodziło o to, że Eshuka i Devna na opał i Linha zasugerował, żeby ogarniać rzeczy, które były w gruzach klasztoru. Nigdy. Fantastyczne zwierzęta Fodlan i jak je znaleźć? Rinhardt. あなた聞くことはあります。え?聞きたいこと?最近あなた面倒言いません。私の頼み引き受けます。理由、私知る望みます。なぜですか?なんだろうな。君は頼むときすごく真剣だし、いろいろ手を抜かずに頑張ってるし。要は好きってことかな。君みたいな努力家が。 好き?あ、努力家ですか?そうだよ。自分にはないものを持ってるからね。あなた好きなら努力する続けます。私、あなたの知恵あれば私より努力できます。だからあなたこれからずっと知恵を渡し貸してください。私の努力 あなたの知恵。2つどのような困難も乗り越えます。ああ、そうかもね。君の努力と僕の知恵か。悪くない組み合わせだと僕も思うよ。うん。So ja teraz jak o tym myślę, to jest dość spora szansa, że raczej nam się powoli zaczną kończyć te supporty, bo większość postaci, które w miarę regularnie wystawiam, będzie miało już maksowane te, które się da. Rinhardt, okasi o narabete, nani shiterun desu? Aa, rishiteya. Jinsei no sentak da yo. Ha? Nan desu, sore? Kore wa, gun de ichiban okasi zukuri ga tokui na hito ni, senji chuu ni mo kakawarazu, kanari no muri wo ii. Supporty generalnie mają tylko... zdecydowana większość supportów sprowadza się do romantycznego supportu między główną postacią a postacią, która właśnie ten support ma. それのどこが人生の選択なんですか?スマッシュ投げするよ。あんたが選べないっていうなら、私が両方とも食べてあげますけど。ダメだよ。片方を食べたら、もう片方は絶対に口にしちゃいけない。混ざると毒になるような材料が、それぞれに入ってるから。一つなら大丈夫なんでしょうね。もちろんだよ。これは片方を食べると あとちでね、待つ。ないごじ。どんな感想を言おうと、どっちが美味しいかは永遠にわからない。もし自分の食べた方をいまいちに感じたら、きっと選択を後悔する。それでも、思い切ってどちらか選ぶしかないでしょ?
君はもう選択してるからね。二つの紋章を失ってても長生きできる可能性にかけたいんだろ。だからこれは僕の選択なんだよ。あんたの選択？もしかしたら二つの紋章があっても長生きできるかもしれない。君という存在があれば紋章学は間違いなく新たな段階へと進む。一方ですぐに紋章の力を捨てさせれば僕にとって大切な人が助かるかもしれない。もちろん助からない可能性さえある。食べるまではわからない。そして食べたらもう片方は絶対に食べられないんだ。リンハルトって、ちょっと待ってください。私いつの間にあんたの大切な人になったんですか？いつだっけ。まあでも君は僕にとって大切な人だよ。家族として。家族？それって、そうだよね。そのどうしてもって言うなら考えてやってもいいですけど。あ、そうだ、このお菓子は2つとも食べていいよ。 Powiedział, co wiedział. Dobra, muszę już iść. 真っ赤な嘘だし、君の言ったように選べないなら両方とも食べるって選択もありだと思うんだ。戦争が終わるまでには僕がどうにかしてみせるさ。ちょ、え、あのリンハルト、本当に毒入ってないでしょうね。Jest tylko jeden sposób, żeby się dowie... Dobra, nie rób tego. Oj, Bernadetta, iy kagen ni shiro. Itsu made yareba ki ga sumu. Dete koi. Iya desu, dete kimasen. Datte, detara urami o. Gdzie ona się niby ukrywała, bo to... Wyglądało, jakby dosłownie skuliła się na podłodze albo coś. Mateo, i kagen mari ni meiwaku daro. Ore ga iru kara tte ichiichi nige maatte tara. Nani ka you ga aru nara sassa to ie yo. Mai to tsuke maa sareru ore no mi ni mo natte kure. Ore ga iru gungi ni mo kao o dasanei shi yo. Jōkyō wakatte no ka? Yaru ki anno ka? Jōkyō wa wakatte masu kedo, yaru ki ga dame no desu. Ja patrzę, tak to mnie widać. Ale tak, to już nie. Wow. Katte ni korosu na, han goroshi da. Sore ni, ano teido no koto wa narete. Hanbun shinjattara, hanbun urami o harasareru. O nie. Nie wiem, czy to jest tak, że to jest tak, że to jest tak, ale ja jestem jego córką, więc na mnie też. A orewa, idź do Jarikais to Kimetara, damaty Jarikais Sigida. Orega Honki do Mani Hofksurki. Ona jest bardziej. Imagono Maiwa Daisu do Inankani Waineo. Ona głośno wyraża swoje przerażenie. Nie zepchnąłbym cię, ale zrzucił. W dużym skrócie Bernadetta się boi, że Yuri się będzie chciał na niej zemścić za to, co zrobił Yuriemu jej ojciec. Co? Czy człowiek na pewno szybciej zamarznie niż się utopi? Bo nie jestem pewien, czy powinien się zgodzić z tym, co właśnie zostało zasugerowane. Szok termiczny jest rzeczą... Niby tak. Wiecie co? Pouczymy się. To może mnie ładnie pouczyć. Czy naprawdę mam dosłownie jedną osobę, która potrafi uczyć latania? No dobrze, niech i tak będzie.
こう見えて努力。無知を知る。Zapisz. A po co zapisywać? I tak zaraz mam misję. O, cóż za wspaniały dzień, żeby mieć urodziny. Chyba mi się nic zniknęło. Nie, żartuję. Czy jest coś, co jest obrzydliwie słodkiego? Doskonale. W tej grze każdy ma swoje urodziny. To nie wiem, jakby się spodobało. Au! Nie jestem dobrym rozmówcą. Jestem absolutnie okropnym rozmówcą. To co, może tym razem będzie chciała porozmawiać o dzieciach? Nie, nie zrobię tego. Była tylko dobra, ale nie była wybitna. No dobra, czas na właściwą misję. Która z pewnością będzie trudna i wymagająca. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Podróżujemy do Isle, Doliny Cierpienia, żeby spotkać się tam z naszymi posiłkami. I to bynajmniej nie takimi do wpierdania. Shinsei-gun yori Engun no dashin o uketa Judith wa Heiin no hikiwatashi o shodaku. 援軍と合流すべく新政軍の面々は煉獄の谷と呼ばれるアリルを目指す. Nasze posiłki mają przybyć z sojuszu Lester. Jednakże po drodze na coś napotkamy. Takie niewyjaśnione kompletnie znikąd coś. Mój duchowy zwierzak. Megami no ikari ga umidashita tochi da to sareteiru. Kako ni ookina arasui ga ari, sore o shizumeru tame, Megami ga tani o yaita no da to iu no da. Daga, seiten ni shirusarete wa inai. Ta no mono no shogyo o Megami ni oshitsuketa no dewa to. Atsu-san, watashi no atama yararemasu. Miete iru kenkaku de shou ka? あの岩山影影が影影ってなんだよ人影か何を浮かんだやつやねあれは軍勢だ落ち合う予定の場所とは違うが他にやすなしプシヤチやだ何軍曹は王国軍だと蹴取られたかちまだ患者がいたな始末しきれていなかったかあの旗帝国に寝返ったローベ家のものだなわざわざここまで来るとはね直ちに戦闘を用意いいか musimy się jakoś przebić i połączyć się z naszymi posiłkami które na pewno nam pomogą się ja absolutnie nie szkaluję naszych sojuszników, ale przydałoby się teraz, a nie za jakiś czas. Znajdziesz się na rzecz, której nigdy do końca nie pamiętam to, czy te misje fabularne są mniej więcej na tym samym poziomie, co
zwykłe czy nie. No nie, no szanujmy się, come on. A teraz jak to się robiło, żeby go wyekwipować do kogoś? Tak to się robiło. Albo i nie tak się robiło. Zrobimy to tak jak jest. Albo i nie tak. Ja co ja robię? Nie, dobrze było. Chyba. To ty bierz Feltka. A ty bierz Jurego. A ty weź ją. I wszystko gra. Taka ma Shopee, co używa nuty Baby Shark. Czy da się pozbyć stracić wszystkie dostępne postaci? Z tego co wiem, to się da. Bo tak naprawdę jedyne co to są te postaci, które są obowiązkowe, tak? Czyli takich tutaj na przykład jedną obowiązkową postacią jest protagonistka, tak? Przykro mi, tym razem nie mam ubota. Trzy domy moim zdaniem mają za dobrą muzykę, żeby sobie od tak pozwolić na wrzucanie tym ubotu. Jeżeli chcesz umrzeć, to przynajmniej zabij nas ze sobą. ローベ家の兵を率いているのはやはりゲンダルか。王国内で有名を轟かせていた老将だ。油断しない方がいいだろう。これが煉獄の谷アリル。あちこちから煙と炎が上がっているな。煉獄の炎に触れれば火傷では済まん。みな。Czyli właśnie zdisował muzykę marynową. Nie wiem, o czym mówisz. Chodź, daleko jest chłop. Muszę jedną rzecz sprawdzić. Gdzie ty masz to? Zasięg 10. To już tutaj prędzej by ona się dała. Zastanawiałem się po prostu, jaka jest szansa, że skończyłbym tą w jedną turę poprzez wysłanie kogoś z Boltingiem albo z meteorem na niego, warpując. Tak a propos psucia tej gry. Cześć aż. Dawno żeśmy się nie widzieli. Czy będę musiał go zabić? Mam nadzieję, że nie. Wiecie jak to mówią? Jeden sposób, żeby się przekonać. Tak, nie na tyle zasięgu. O, nie, dawaj, tak tutaj już nie będę mógł zaatakować. Więc to trochę bez sensu. Aż ketchup załabamy. Dobrze, nie zobamy. Czy to są łucznicy? Okej, okay, tutaj ma zasięg. Tak, łucznik. Ej, to łucznik? Nie, to nie łucznik. Łucznik? Nie, to nie jest łucznik. To jest ten jeździec. Więc tu mogę bezpiecznie stanąć. To jest defeat boss. Bo było defeat enemy leader. Enemy commander, przepraszam.
Teraz jak to się robiło? Tak to się robiło. Nie powinienem tego robić. To! O mój Boże, on ma to zasięg, nieważne. Dobra, byleby mnie aż nie strzelał. Czy ładnie, czy nieładnie, no... Przynajmniej o tyle dobrze, że w ogóle są takie możliwości odwracania mamą przede wszystkim, tak? Nic nie musisz. Teraz ci też to udowodnię. Dobra, oni mnie tu będą gonić. Kurde! Cze. Ważne pytanie, czy ja będę miał stąd zasięg? Sensei, dekiru nara boku wa sensei to tatakaitaku nakatta. Dakedo, kore ga unmei nan desu yo ne. Ato modori wa dekinai. Boku, shinu nda. Shinu no wa iya da. Thank you, Sada. Dobra, teraz jak tymi kolegami tutaj się zająć? Nie to... To ten ma okładkę zasięgu za mało... Da się go przeżyć? Właśnie nie jestem pewien. Cześć, tedy nie ma. A też nie chcę kłamać i mówić, że tak na pewno się da, albo tak na pewno się nie da. Więc po prostu wstrzymam się w tym wypadku od komentarza. Takiego na 100%. Dobra, mamy hunty z woli, nie będę narzekał. Gani, jeżeli nie będę stał na tych czerwonych polach, to moi latacze są w miarę bezpieczni. Z drugiej strony, jak tylko stanę na tych czerwonych polach, to jestem w dupie. Co ma najmniej szans na trafienie? Mam inne wrażenie, że po prostu najlepiej byłoby zajść to tak? A, bo tak. Okej, okay, trafię ja tym drugim. Bałem się, że jej się nie uda, ale na szczęście się udało. Chyba odejdź tu. Ty nie bijesz aż tak mocno, więc nie ma się czym przejmować. Czy ty masz stąd? Nie, nie masz stąd zasięgu. Ale stąd już będziesz mieć zasięg. Lepiej stalowym. Chyba boję się, że obedwie. Jep, obedwała. A nie jestem pewien, czy przeżyję w takim razie następną turę. 18. Znaczy wiem, jak mogę sobie zagwarantować, że przeżyję, ale to nie jest do końca
po pierwsze bezpieczna opcja, po drugie opcja, którą chcę robić. Z drugiej strony, nie do końca chce mi się też cofać czas, więc... Jak dają. I teraz, jeżeli dobrze myślę, to Setef jak tu podleci, to zablokuje przejście. No, może go po prostu zabić. Da, idzi. I teraz jeszcze Lizita. A jeżeli dobrze myślę, to powinienem być w stanie tu podlecieć i zająć łucznika? Nie, bo nie Anisa ma więcej niż jeden zasięgu. Sideways. Stąd będę mógł. A to dopiero w przyszłej turze. Nawet to 11 absolutnie przeżyje. Nie masz 58% szans na kryte. O mój święty Boże, dlaczego? Dobra, mam kluczyk. I teraz mogę tutaj podlecieć i odstrzelić łucznika. A propos balansu. Oni w tym czasie nie mogą mi absolutnie nic zrobić, bo są poza zasięgiem. Ach. Co wy wiecie o balansie? Ach. Lećmy dalej, więc... Czy mają tu łuczników? Mają. I powiem więcej, jak podlecę, to będą mieli zasięg, więc muszę uważać. Mogę też zawsze. Nie, nie mogę. Nie, ja sam zasięgnę metel. Nie ukrywam, że jest to coś, czego się nie spodziewałem. Dobra, tu mnie łucznicy będą mogli dorwać, więc po prostu podlecę w tę stronę. Mocno serowałem Sacred Stones. Znaczy, Sacred Stones chyba i tak były najprostszą z tych advanced'owych części, więc nie wydaje mi się, żeby one jakoś specjalnie wymagały sera. Tak szczerze mówiąc. Latacze mogą stać sobie na lawie bez problemu. Oho, posiłki! Ha, ha, ha. Chuje. Otwieraj skrzynię. Boltax. Boltax chyba jest po prostu magicznym toporem? I ma też zwiększony zasięg, tak jak większość tych magicznych broni. Dobra, czyli tak. Mógłbym ich równie dobrze zostawić tak naprawdę. Nie zastanawiam się, czy tego nie zrobić po prostu. Bolt to były taksowki? Nie wiem, czemu mi się wydawało, że Bolt to było coś innego. Dobra, mamy tu dwóch łuczników, z którymi ciężko sobie poradzić jak na pierwszy rzut oka. A jak wszyscy wiemy, jeżeli sobie ciężko poradzić na pierwszy rzut oka, to jest bardzo łatwe rozwiązanie moich wszystkich problemów. Chcę
Co? Czej, mówicie, że macie jakieś 4 zasięgu? O nie. Co ja biedny pocznę. Oh no. Anyway. No i dobra. Tutajsza część problemów została w dużej mierze rozwiązana. Tutaj jednak mimo wszystko trochę się jeszcze boję podchodzić, więc na razie zrobię to na spokojnie. Zwłaszcza, że mimo wszystko setup nie jest jakiś super mocno opancerzony, tak? Więc w miarę możliwości będę się starał to rozwiązać po prostu bezpiecznie. Ile ty masz zasięgu? Żebym wiedział, gdzie Hilda może podlecieć. Czyli może. Tylko, że tutaj i tak nie podleci, więc whatever. Wydaje mi się, że tu mogę podlecieć po prostu. I powinno być ok. Nice, bardzo nice. Ja chciałem powiedzieć, że treningowy miecz mógł być błędem, ale ewidentnie nie był błędem. Dobra, weź, weź, pójdź coś rozsądnego. Czy są czy jeszcze jesteś łucznicy? To nie jeden tylko. Więc Lizitea leci na misję. Ona ma misję. Podlecieć tutaj. Nie, chyba tego nie zrobię. Chciałbym wierzyć, że stać mi na to, żeby nie sterować tej gry aż tak bardzo. O! Tym razem już nie mam boltingów. Ale to jest spory problem. Oni sumarycznie są w stanie zabić się Dorotkę. A Dorotka musiałaby ich meteora potraktować. Nie chcę ryzykować traktowania ich meteora. Dobra. Dorotka niech staje na tym polu, to będzie bezpieczniejsza mimo wszystko. I kogoś fizykiem niech podleczę. Bernie, czy możesz strzelać? Dadaj. Za 28, trochę mało. Tutaj za mało będzie zadawać normalnymi rzeczami. A, zróbmy tak. Może krytnie. Nie krytła. No nic. Nic nie szkodzi. Setef wszystko naprawi. O dobrze, miałem nadzieję, że uda mi się na raz, ale nie tym razem. Nie mogłeś za pierwszym razem, come on! Dobra, ty możesz tu zostać, Konstans go dobije. Ona go zdjęła na hita, trafiłaby dwa razy. Nie będę tego komentował nawet, bo nie wypada. Ależ to jest kurwa zjebany, holy fuck. To jest nielegalne. To powinno być nielegalne. To też. Do odkazu są nie musiałaby zostać skrytnięta, żeby umarła, więc przynajmniej o tyle dobrze. O, jest i Judith. Oja? Gwendal no żyj-san ga iru no kai?
どうやら味方ではないようだね。おお、ダフネルの列女が現れよったか。バカゾーどもより期待できそうじゃな。Garnet do sztankowania jest bardzo ciekawą rzeczą w Fire Emblemach. I uważam, że powinno być częściej. Nie opłaca mi się. Ja to sobie tak zrobię. Ile mi zadasz potencjalnie, kolego? 16. Czyli nie ma czym się przejmować. Chyba, że Hilda wykorzystałaby swój protokół 2%. Ale wtedy miałbym dużo większe problemy niż trafianie myślnie. No dobra, co dalej? Widziałem w celach, że się pojawiło, że Judith musi przeżyć. Co nie do końca jest mi na rękę, bo kontrolowanie AI czy przeżyje czy nie zawsze jest proste i oczywiste, ale... Raczej też nie jest to cel, z którym się kompletnie nie da pracować. Okej, okay, to nie łucznik, więc powinno być okej. Okay. 13, to musiałby krytnąć. Granie, powiem tak, jeżeli chcemy zakładać, że ktoś może umrzeć od kryta, to naprawdę musimy robić jakieś hardkorowe rany. I być pod koniec gry, gdzie nikt ma nam nie umrzeć, moim zdaniem. Pod względem bezpieczeństwa. Ja stopniam zasięg, prawda? Tak, oni będą mieli zawsze na mnie zasięg. Najgorzej. Nie mogę nadużywać swoich zasięgu, żeby po prostu ich zabijać? Żartowałem. Ajej. Kim w ogóle jest Judith? Judith jest... Lordem? Czyli klasą teoretycznie specjalizującą się w mieczach. Ma relatywnie rozsądne statystyki obrony Fiesista, więc nie powinna umierać. Siła jest taka bardziej, że będzie kogoś głaskać, niż go zabijać, chyba że jest opancerzony albo na koniu. Przy okazji jest też niewrażliwa na instant defy, więc przynajmniej na tyle dobrze. I jakby jakiś losowy asasyn się trafił, który stwierdzi, że nas zapierdoli, to... Ale to się nie stanie. Gdzie powinno Axe skoczyć po tej walce? Co jest dużym bonusem? Dobra. Można powoli lecieć do przodu, I guess. Nie potrzeba było jeszcze tym srebrnym. Można nawet tak, co nie? Łatwiutko. Ale te bonusy do statu były absolutnie chujowe. Nie będę kłamał. I nie chciałbym się przyznać tego, że skończyło się w taki, a nie inny sposób. Na ile bezpieczne jest, żebyś ty podleciała tutaj? Ty masz, powiedzmy, 24 speeda, ty ataku 37. Jeżeli nie jestem popierdolony z jakiegoś dziwnego powodu, to powinna to przeżyć. Tylko, że nie mogę tutaj stanąć. To powinien tu. でしょうか。
う者が私ではこのような技も意味がない。A w sumie racja, przecież Encanto. Omega lol. Zapominam czasem o tym, jak balansowaną rzeczą jest Kanto w tej grze. I dlaczego Flyer Emblem jest rzeczą. Ja to tu rozplanowałem z myślą, że ona będzie musiała przytankować innego z tych żołnierzy, a drugi nie będzie miał na to zasięgu, chyba że o czymś nie wiem. Nie, on ma Silver Axe. Więc i tak by nie mógł mnie atakować z większego zasięgu. A jeżeli ona mogła się jeszcze odsunąć, to... Come on. Przykro mi, Judith, ale chyba nie dostaniesz absolutnie nic do roboty dzisiaj. Zero procent hit chance, by the way. Chcę, żebyście widzieli, że to 8% crit często nie jest 8%. Nie dam sobie wmówić. Nie dam sobie wmówić, że to jest 8%. To nie może być 8%. Komuś tam zero ucięło. O, o nie, posiłki. Tylko nie to. Oh no. Okej, to, że Judith tutaj podeszła, to jest naprawdę oh no, bo może jeśli jest coś złego stać. Ale generalnie to jest takie oh no. Jestem dumny, Bernie. Nie atakuj mnie torem, nie chcę atakować. Właśnie do tego mniej więcej nawiązywałem, Sebastianie. Chyba ty nic nie zrobisz. Pytanie, czy ktoś może wyrządzić jakąś zauważalną krzywdę? Oni zaatakują strażników, to nie, to nie. To może zaboleć. To może tym bardziej zaboleć. On może zaatakować Lipstę. To jest dosłownie ono. Wiesz, co jest jeszcze ono? Oh no. Oh no. To już to jest kurwa głupie! Jezu Chryste. To powinno być nielegalne. Nie, serio, to powinno być absolutnie nielegalne. Ech. Powiem wam tak, trochę się boję, że oni się rzucą na Judith i ona przez to umrze. Dexter. Oh no. Czemu mi przypomniałeś o tym? Oh no. Dobra, i tak chyba skończę w tej turze. Więc... Przynajmniej dajmy pozostałem zgarnąć tyle XP, ile mogą. Wydaje mi się, że chyba nawet nie mam klucza na otworzenie tamtej skrzynki. Hej. Nie jesteś w zasięgu? Jezu. Tylko czasami ta siatka terenu potrafi być strasznie denerwująca. Bo nie do końca widać rzeczy na niej. 13, whatever. On ją zabije. Jakby no nie chcę na to pozwolić, okej? Okay?
Jak już mówiłem, ja kończę to w tej turze, więc... tylko tak, żeby się upewnić. Ma coś, co jest celniejsze? Nie. Zastanawiam się też, czy jest coś, co jest celniejszego, potem... Znaczy... Względnie, czy jest coś, co go natychmiast zabije. Ale nie tym razem. Aj. ありますか。窮地を脱したか。これでようやく本来の目的を果たせそうだ。 Ależ to była trudna i wymagająca walka. Nie wiem, jak ja mogłem mieć taki dobry w tego. Najlepsze jest to, że teoretycznie mogłem to zrobić parę tur wcześniej i po prostu warpując. Ale... Exp sam się nie zgadnie. Masaka konna basho de hitoabare surukoto ni naru to wa ne. Ma, otagai ikinokoreta koto o yorokobu to shiyou. Przepraszam, nie chciałem, żeby były takie problemy. Tak naprawdę to chciałem, że im pomogła, ale o tym się nie mówi. Sore yori, anta ga uwasa no sensei kai? Naruhodo. Claude no yuu tori da ne. On żyje i ma się dobrze. I nas chwali. Ten powód, którego nigdy nie udowadnia w grze. Ha, ha, ha. あ、そうだろうさ。先生宛ての手紙も預かっているよ。それをどう使うかはあんたら次第さ。受け取っておけ。後で内容を教えてくれ。じゃあ、兵の引き渡しを済ませよう。あんたらを疑っているわけじゃないが、大事な領民なんだ。使い潰すような真似だけはするんじゃないよ。え、だって、ポストボイジョネージ。そういえば、大事な。 5 lat。帝国軍に連行される。レアさんを見た。なんと、それは確かなのですかな？見たってのは私んとこの手のものさ。ペタインチ、プレジョワ、テピンシタ。おお、帝国と戦うと決めた我々の選択は間違っていなかったようだな。情報、感謝する。必ずや救出してみせよう。 Biorąc pod uwagę, jaki kompletny hateboner miała w Edelgard na kościół ogólnie. To absolutnie nie byłbym w stanie wykluczyć sytuacji, w której Rea by tego nie przeżyła. Będzie łatwiutko. Nie hejt. Amarini rakkantek sigiruto. Asi o skwalerzo. Chitte no tori. Galgu mak. Ogma? Teikok no hoko. Ogma pols! Samyak ga tsuranatti. Yue ni. Teikok ryo ni hairu ni wa. Samyak o okiku ukai suru hitsuyo ga aru. Okok o toru nishi maari. Doumei o toru higashi maari no 2 tsu no shinro ga kangae rareru no da ga. Królestwo już raz okazało się za dzieckie. あ、そうなるだろう。同盟にも帝国派の諸侯はいるが、未だ完全に支配下にあるとは言い難い。さらに、その隙をつける重要な鍵が君の手の中にある。 Ten list, który na pewno pomoże.
pomimo, że nie wiem, co dokładnie w nim jest.久しぶりだな、先生。まさか生きてるとはね。ネミミに水だよ。あんたなら信用できると思っての交換条件を一つ提案させてもらう。あんたら帝国領に攻め入るつもりだろ。とすると東回りの進軍の士かないはずだ。そのためにはドーメイト帝国の境界を流れるアミット大河を渡る必要があり、大河にかかる橋の中で最もガルグマクに近いミルディン大橋を抑えなきゃならん。一方で俺の家リーガン家はグロスタール家と対立していてね。 Jakiś Hellman był tam do zabicia. アンタラにグロスタール領を通過して、ミルディン大橋を落としてもらいたいのさ。橋を帝国軍から奪えば、グロスタール家は帝国の援護も受けられなくなるからな。アンタラはミルディンまで無傷で行ける。俺は同盟の安定を保てる。悪い条件じゃないだろう。 Jak to było przez tamten, wyjdę pozytywnie. これが鬼神の地暴か。こちらの状況を掴みすぎていて恐ろしい。あ、それじゃあ一発とまめ不正が聞きやしピエガ。クロードの言う通りだ。ミルディン大橋を落とした結果、グロスタール家がリーガン家に屈すれば、修道院から帝国領への進軍路もかなり安全なものとなるだろうしな。 Chciałbym, żeby to była jedna z tych sytuacji w grze, kiedy nasz wybór rzeczywiście ma znaczenie i rzeczywiście byłyby dwie ścieżki do wyboru, ale biorąc pod uwagę, że jest to gra, w której i tak mamy cztery osobne kampanie fabularne, to pewnie i tak nie powinien narzekać. Ale i tak jest takie poczucie, że ale by fajnie było. Bo tak to za często są takie sytuacje, że nasz wybór jest taki, że i tak tam pojedą, co mamy zrobić. Meduch oparł walczący z Imperium. Nigdy wcześniej. O nie. O nie. O nie. Widzicie te wskazówki? Widzicie je? Już uciekła. クロードに送った使いが帰ってきた。すぐにも取りかかるそうだ。リーガン家の軍勢が動く時期に合わせ、我々も一気に進軍する。最小限の犠牲でミルディン大橋を落とし、帝国との全面戦争に踏み切るのだ。準備を進めてくれ。 Znaczy nie wiem, jakoś po prostu zawsze trochę mi się marzy, żeby były takie, powiedzmy, różne ścieżki do nawet tego samego celu, tak? Że można to samo osiągnąć na różne sposoby. Jasne. I tak nie mamy tego dnia nic lepszego do roboty. なんだよ、水浴びした猫みたいな顔して。私が高音を担当したら変か？Tak. O, schodzi. No dobra. Czy komuś skoczyły jakieś rzeczy, które mogę przerzucić na certyfikaty? Wiecie, co mogę zrobić? Chcę być tą okropną osobą. Powiedzcie mi proszę, czy chcę być tą okropną osobą? Ale kolci! Zdajecie sobie sprawę, jak bardzo to kolci. Też nie ukrywam, że w trzy domy mają ten drobny problem, że klasy z mieczami tak naprawdę nie mają żadnej sensownej opcji na masterze? Bo najbliższe temu jest Falcon Knight, tak naprawdę.
Bo Mortal Savant to bardzo duży mem XD. A żadna inna klasa nie wymaga miecza. Przynajmniej przynajmniej te klasy dla mężczyzn mają jeszcze oprócz tego asasyn, oprócz Swordmastera, znaczy mają jeszcze bohatera, z tego co pamiętam? Więc tutaj oprócz asasyna jest jeszcze jedna opcja dla takich czysto mieczowników, tak? A żeńskie klasy nie mają tej klasy. Czy ja właśnie powiedziałem, że żeńskie klasy nie mają tej klasy? Chyba tak. A Trickster wymagałby ode mnie, żebym miał Faith rozwinięte. I zaliczone wcześniej egzamin na złodzieja. Czego też chyba nie robiłem. A może? W każdym razie nie. Teraz tak, Feldek nie będzie mógł przez najbliższe 100 lat się bawić w Great Knighta. Bo ani nie ma Heavy Armor, ani toporów. Zresztą toporów raczej nie będzie miał. Mam pewnie tego na Holy Knighta, a tej sugestii wymagałoby Faith. Hehe. Hehehehehehehe. Już widzicie, jak jest albo Great Knightem, albo Knightem? Już fajnie było? Dalej, Linhart. Linhart, jakbym się bardzo uparł, mógłbym zrobić tego. Dark Knighta albo Holy Knighta. A tak to co najwyżej. Mogę mu dać teraz Warlocka? Na zasadzie czemu nie? Tak, będziesz Warlockiem. Kaspar nie, Bernadetta teoretycznie może na Bola i też stawać. I ma 100%. Ha! Haha! Tylko czy... Tak, masz zaliczonego snajpera całego. Well then. Chcę, żebyście wiedzieli, że Bonaici są bardzo ciekawą i interesującą klasą. Mam nadzieję, że Class Abilities tłumaczy wszystko, co właśnie powiedziałem. Teraz wyobraźcie sobie, że coś podobnego mogło być na przykład na Wivernie. Nie, przecież nie zrobiliby nic podobnego, prawda? Wyobraź, żać sojusznika na Wivernie? Przecież to było kompletnie popsute. Coś takiego by w ogóle nie mogło zostać dopuszczone do gry, prawda? 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 A nie, czekaj. Jakby się ktoś pytał, co nawiązuje do tego, że Claude ma właśnie taką swoją specjalną klasę. Jeżeli uważacie, że to jest popsute... Tak, macie rację, to jest tak kurwa popsute, że to nawet nie jest zabawne. Jakie są szanse, że uwali na 30%? Jeżeli wasza odpowiedź jest za duża, to macie rację. Dobra, bo ta Hilda zjebałaś. A ty ile masz? 47! To może jemu się uda. Patrzcie, uda mu się.
Tak. Wiem, że obie były statystycznie z większą szansą na niepowodzenie niż powodzenie, ale i tak nie smutno z tego powodu. Oh well. Oznacza to tylko jedno. Ej, bo ja nie mam Master Sealy na tyle. Może jednak pani nie uważać, co robię z tymi Master Sealami, co? Monka Giga? Czemu Lichat nie ma weryfikowanej tej laski? Czy to dlatego, że jest już Woodlockiem? Może. No dobra. Dawno nas to nie było. Nie, no nie będę serował z robieniem zapisów. No come on. Nie bądźmy tacy. To by była lekka przesada. To się szło do abysu. Nie, nie chcę kończyć. A, okej, okay, dobra. Musiałem sobie przypomnieć, czym się... biegało. Tak. Generalnie większość naszych ludzi jest jako tako byłymi członkami Imperium, więc to akurat nie jest jakaś specjalna dziwota. Ważne pytanie w sumie. Nie to. Tylko chcę na mapie zobaczyć, czy jest coś istotnego. Na pewno widzę jednego supporta. I chyba się tam szybko przebiegniemy. I zaraz też zerknę, czy nie muszę nakarmić całej swojej ekipy, żeby tylko mieli motywację do uczenia się. Kto chce ze mną pogadać i o czym? Hilda. Bo masz za dużo pary w łapach. A co? Spoiler. Nie jesteśmy w ogóle ranni, ale... Kto by się przejmował takimi debiutkami? Na tych trochę ja sobie voice-over w 5 fajnym nowego w tym postaci. Jak bardzo w Heroesach robi ileś naraz. Generalnie jakieś gacze mają to do siebie, że bardzo często jest tak, że jedna osoba podkłada głos pod 6 Heroesach. Że jedna osoba podkłada głos pod ileś postaci. Chociaż na przykład z takich ciekawych rzeczy, na które zwróciłem uwagę, tak przy okazji jakiejś serii, to wydaje mi się przynajmniej, że jeżeli chodzi o persony, to voice actorzy się nie powtarzają, powiedzmy. Przynajmniej ci japońscy, tak? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale nikt mi nie przychodzi do głowy tak na szybko. Pamiętajcie, nie można popełniać żadnych błędów. To jest bardzo porządne myślenie, aprobuję je. Nie, serio, to jest idealne myślenie.
Jeżeli niczego się po czymś nie spodziewam, to nie mogę się zawieść. Ha! Proste. MJ? Nie kojarzę określenia. O mój Boże, wszędzie nagle chcą moją opinię za Bóg wie co. A, Meldrain, okej. Czy sprzedajesz może... nie. Zastanawiam się, czy ktoś może tutaj sprzedaje te... sprzedaje... jak to cholerstwo się nazywało? Master Sile. Tak, tak, będę je zdobył w walkach. Ty nie prowadzisz... prowadzisz sklep Seeker Shop. Na przykład Michelle Jones. A to przepraszam w takim razie. Jestem przyzwyczajony, że Mary Jane. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o jakieś super bohaterowe rzeczy, to... jestem bardzo, ale to bardzo w tyle. O nie. O nie! O nie! Nie powinienem tego robić. Wiecie, że nie powinienem tego robić, prawda? Ale kolci. Nie, nie, powstrzymam się. A, bo ona ma nielimitowany stok tych Master Seals. Czy też fanfiki ze swoich nowelek? Raczej mi się nie zdarza jakoś fanfików ruszać, szczerze mówiąc. Może upuściła go gdzieś na stołówce. Upuściła go na stołówce, coś tu mryga, więc pewnie, pewnie coś tym jest. Szybko pobiegniemy, to oddamy. Proszę. Wasze odcinki, że tutaj potem tylko fanfiki czytać. Ja bym tak nie potrafił. Generalnie, jeżeli źródło mi się podoba, to oglądam je, tak? Jeżeli źródło mi się nie podoba, to nie oglądam go i nie interesuję się nim jakoś specjalnie zazwyczaj. Mam wrażenie, że o czymś zapominam. Yep, o czymś zapominam. Wybaczycie mi chyba, ale dzisiaj będzie tylko high quality łowienie rybek. Nie będzie low tier baitów. Może poza tym jednym ślimaczkiem, który losowo się tu ostał. Ten ślimaczek tak idealnie się nada na przypomnienie sobie, jak się nie łowiło rybek. Niebieska mnie mało obchodzi. Powiedziałem coś.
はい。Coś mi bardzo nie wchodziły te kręgi. Złota ryba. Nice. Czerwona? Nie będzie. Najgorsze jest to, że tak naprawdę wystarczy jeden nietrafiony akcent, żeby już nie było akcenta, jak tak. Uje. Czasami mam wrażenie, że mam jakiś lekki delay w inputcie i zastanawiam się, czy to wynika z tego, że patrzę na ekran OBS-a, a nie bezpośrednio. Dobra ryba! Fioletowe ryby? Moja pierwsza taka ryba. Widzicie, opłacało się kupywać high quality baity. Najlepiej jeszcze, że wyruszające się. Nie, o taki to najlepiej się łapie, a nie kupuje. Before łapcie świeże ryby. Au! Pierwszy perfekt dzisiaj. Trochę mi to zajęło, nie powiem. O nie, to magic help. Ha, ha, ha. Odpadło jej oko. Hold up. Hold up. Jak to odpadło oko? Obawiam się, że odrobinę mnie to przerasta, ale... Nani the fuck? Dobra, ostatnia rybka. Najostatniejsza. Znaczy, po prostu się najbardziej zastanawiam, jak do tego w ogóle mogło dojść. Haczyk się przebił przez gardło tak, że do oka doszło? Nie wiem. Nic innego mi do głowy nie przychodzi, szczerze mówiąc. Dobra, czy jest jeszcze coś ważnego tutaj, czego nie zrobiłem? Supporty. A supporty to mogę robić też nie, jak nie jestem w tym. Nie chcę kończyć dzisiejszego dnia. O, to chciałem zejść. Widzę questa na drugim piętrze. Setef chce, żebyśmy coś dla niego zrobili. Setciu, co ty chce? Tam ode mnie chcesz. Leia が帝国内にいるという確信を得た以上、何としても帝国軍に勝利せねばならない。我々と同様、フォドラの民の多くもレアの身を案じている。
Minęło 5 lat, na pewno już się nie przejmują. Right? Okej, czy jeden z quest to jest pobicie tych... pobicie złodziei, drugi quest to jest zbieranie rzeczy. Przy czym wydaje mi się, że oba questy są tak naprawdę do zrobienia stricte w tym? Stricte na polu walki? Jeżeli dobrze widziałem, więc whatever. Czas zobaczyć w takim razie, kogo dzisiaj możemy zabrać na obiad. Bo jak wszyscy wiemy, nic tak nie motywuje ludzi jak dobre jedzonko. Kto tam jeszcze potrzebuje? Listę na pewno. Konstans na pewno. Blef ma chyba 4 żołądki. Spoiler. Nasz to tak naprawdę cały czas jeden w kółko posiłek. Tylko nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. Czy ktoś jeszcze potrzebuje z tych, których normalnie uczę? Peta. I tylko Peta. Więc szukamy czegoś, co Petrze będzie smakować. I nakarmimy jeszcze Sylwkę. Nice. No dobra, mamy jeszcze 6 akcji do zużycia. Które moglibyśmy poświęcić na wiele różnych rzeczy. Dlatego zrobimy to, co robimy najlepiej. Potrenujemy. Przy okazji możemy się pośmiać z tego, jakie ludzie mają problemy w naszym wspaniałym klasztorze. Jestem dobrą osobą, jeżeli chodzi o konfrontacje magiczne, ale nie wiem co, jeżeli mój przeciwnik będzie odporny albo wręcz niewrażliwy. Zatakłby im wtedy możliwość jedzenia sobie z czegoś. Zostaw to komuś, kto się zna na broniach. Nie ma za co. Mocą przyjaźni zdziałamy wszystko, czy jakoś tak. Persona 4, najlepsza 4. Tak zwana 4 Persona 4, najlepsza 4. Właśnie zastanawiam się, czego ja się jeszcze mogę uczyć tak naprawdę na protagonistę. Tak, żeby to miało sens. Inhalt będzie miał coś dla mnie ciekawego. Miałby się bardzo uprzeć. O! Trinity Soul? A co to? Pierwsze słyszę. Zaraz Misza powie, że to jakaś hatfu, persona animowana. Moje najgorsze jest to, że ja tak naprawdę nie mam za bardzo czego się uczyć na protagonistę. Chyba, że ktoś może mnie uczyć miecza. Albo lata. Nie, nie zrobię tego. Nawet ja nie upadnę jeszcze aż tak nisko. Chyba. Może. Nie wiem. Tak mi się wydaje. Czego ty nie mogę się uczyć? Magia.
Miecze? O, widzisz. Wreszcie ktoś, kto uczy mnie porządnych rzeczy. Czemu wszyscy nie mogą uczyć mnie porządnych rzeczy? Teoretycznie mógłbym się pewnie zająć jakoś w ten sposób, że uczę się rzeczy, które są mi kompletnie niepotrzebne, ale czy naprawdę mi się chce? Jak widać, tak. Bo teraz wydaje mi się, że nikt więcej tak naprawdę nie będzie... Kaśka powinna mnie móc nauczyć jeszcze miecza, jak tego. あれで名門貴族の当主とはね。クロードもな、いい意味でね。あんな豪快な貴族、他の国には一人もいないだろうよ。どうやら私と気が合いそうだ。プリオリティ。酒も強いって話だしな。ウォーミーピーチ、ウォーミーピーチ。najważniejsze. Dobra. Miecza się pouczyłem. Pouczę jeszcze ludzi. Pytanie, czy ktoś się czegoś w tym tygodniu nauczy? Mam szczerą nadzieję, że tak. Więc tak, panie Feldo. Pan się tego pouczy? Zwłaszcza, że jest pan blisko. Pokczam dla tego pana. Dalej. Bernadetta tak naprawdę już się nauczyła mniej więcej tego, czego potrzebuje. Patrząc na to, że Eska w czarnej magii daje dodatkowy zasięg, to jak najbardziej by mi się przydało. Im prędzej, tym lepiej. Prawda, Lizita? Prawda, Lizita? Hilda potrzebowała wszystkiego tak naprawdę i to jest najgorsze. Przy czym najbardziej chyba latania. Dobra, kto jeszcze potrzebował? Setef potrzebował wszystkiego po trochu. Przy czym wolę uczyć się ludzi latania, bo tego się nie nabija w trakcie walki, tak? Konstans ma już eskę, więc nie potrzebuje. To Linkheldowi damy to. Nie pamiętam, co biała magia dostawała za eskę, ale to się pewnie niedługo przekonamy. Kto jeszcze może? Petra albo Berni? Nie będzie Petra. No dobra. Przelecimy sobie. Wolę używać taktyk korzystających z zaskoczenia, aby zabijać moich wrogów na polu walki, ale ty robisz to inaczej. Dlaczego? Osoby ryzykowne? Nawet jeżeli się z tym nie zgadzasz. Jasne, ty to sobie rób, co chcesz. Nie obchodź mnie to. No dobra, chcę z tobą porozmawiać. Jasne. Ara, sensei! Czudo i tokoro ni. Modlisz się w tych bliszach? W ruinach? Nie. Kore wa inori dewa naku zange. Atakushi no guko wo kuite ita no. Sore de... Anata ni mo zange shitakatta kara. Ii kashira? Jasne, dawaj. Anata ni wa... これまでも散々迷惑をかけてきたわよね。男に振られるたびに仕事はすっぽかすわ。あなたにも当たってしまう。Nie przepraszaj, a swoich byłych uczniów i obecnych, jeżeli jacyś są. このままじゃ一生独り身だわ、あたくし。
Gdyby tylko charakter mógł mieć na, taki, na to jakiś wpływ. Tak. Trzeba być szczerym, okej? Okay? Jestem w stanie wskazać dużo rzeczy. Widzisz, jesteś na dobrej drodze. Jesteś na dobrej drodze, Manuela, żeby zrozumieć, o co chodzi. Do czegoś... Dochodzimy do jakichś rozsądnych wniosków, Manuela. Tak. Trochę. Odrobinkę. Pamiętajcie, pierwszym krokiem jest... Zrozumienie swoich problemów. Nie. Nie, Manuela. Nie. Tak. Tak. Kto jest moich znajomych jest online? To nieczęsty widok. Uczcie się latać. Rozumiecie to? Chujowo się uczą latać. Jeden setter dostał B+. To jest pozytyw. Dobra, widzę, że mamy jakieś paralogi do porobienia. Zreo, która podobno jest gdzieś kompletnie uwięziona. Ale po pierwsze, Timo. Jaką teraz masz szansę na zdanie egzaminu? Nie no, nie ma szans, że nie zda jakieś 67%. Easy. Darmowe staty! Hilda zgaduje, że nie ma tak łatwo, co? Nie patrzę! Fuck you! Słyszałem to. No nic, jak to mówił. Bernie dopiero co dostała swoją klasę. Ej, on ma szansę. Więc twierdzisz, że jest szansa. How could this happen to me? Mogę do Sixtera iść. W momencie, kiedy to jest 50%, to trochę się boję. Powinienem.
like 7. I don't know. A gdyby tak kiedyś zrobić sobie jakieś takie losowe przejście trzech domów, w którym wszyscy są Darkflyerami. Aż to było kurwa głupie. A jednocześnie zabawne. A jednocześnie tak kurwa głupie. Holy fuck, aż to było głupie. Zrobię jeszcze ten paralog. I po paralogu wydaje mi się, że skończymy jako tako. いたのか。実は君に用があってね。部屋の部屋で見つけた。君に宛てた手紙のようだ。さて、なぜ何にピション？開いてみたら、冒頭に君の名が見えたのでね。勝手に見るべきではないと思い、内容までは確認していない。まあ、とみえはストレスだね。何が書いてあるのか気にはなる。 Oczywiście, że nie mogę. オッケー。盗賊に奪われてしまわぬよう、少し仕掛けを施しておきますので。また戦争。取りに行く際は怪我などしないよう、十分に注意してください。あなたに阻止の加護があらんことを。で、字が乱れているな。おそらく5年前のあの戦いの直前に書いたものだろう。宝物に心当たりはないが、貴重なものには違いあるまい。取りに行くならば、 Skąd się kojarzy ten głos? Masz na myśli Lea czy Setefa? Lea wa seibo ni nanika shikake o hodokoshita to shirushite atta na. Nen no tame, tesuki no mono ni mo doukou sase yo. Nanika ga okotta. No Setef to jest Dio akurat. Tak, przynajmniej jest takich rzeczy, które najbardziej się kojarzą. Bo ogólnie taki to Kojasu ma dużo ról. Dużo ról. Mnie jakoś niezmiernie bawi, że jest też ojcem przewodniczącego z Kagui. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Przede wszystkim mamy 12 osób do wystawienia. Holy fuck! Tego dawno nie było. Yuri. Won do piekła. Jeżeli już mam korzystać z 12 osób, to 12 będzie raczej mimo wszystko ten. Sylvan. No dobra, co my tu w ogóle mamy? Golemy. Wiecie, jaka jest moja ulubiona część walczenia z golemami? I cała moja armia poszła w pis. Są tu jakieś skrzynki? Chyba nie. Przynajmniej widzę na mapie. I na szczęście golemy są tylko 3. Oh well. Bawmy się więc. Jahari. Seibo no shimusha tachi ka. Karera wa shinryusha o kougeki suru. Yudan wa suru na. No, bo moim głównym problemem jest to. 盗賊対策にしては本格的な布陣だな.
奥にいる幻影たちの指揮官を倒すのだ。Że mamy Sylwka, który ma bardzo dużo szansy, że sobie każdowo czegoś umrze. Bo jest od 10 poziomów tytułów porównanie do niektórych innych postaci. Ale kto by się przejmował takimi drobiazgami? Ale... To wygląda gorzej niż myślałem. To wygląda lepiej niż myślałem. Nice. Peta akurat, o ile powiedzmy ma sporo szans na to, że będzie unikać rzeczy, tak jeżeli magia ją trafi, to jest w ciemnej dupie. Niestety. Dobra. Na atak Brawlera na pewno się nie będę wystawiał. To tyle wam mogę obiecać. Hilda... Da tego na hita? Zdjąć? Może czymś silniejszym? Jeden. Jeden. Dosłownie jeden. Przysięgam, jeżeli nie trafię. Okej, udało się. Dobra. Brawler Hildzie powinien robić w miarę niewiele. Niewiele. 8 razy 2 to nie jest dużo. To są dwaj magowie, którzy robią konstant praktycznie tyle. Tyle co nic. Bolting? Ech, i kurwa bolting. O nie! Chyba jestem upośledzony. Fuck! Zapomniałem! Nie wiem, czy pamiętacie, ale Constance dostała Black Magic plus w ostatniej walce, prawda? Tylko na śmierć zapomniałem, że to jest abilitka, którą trzeba wyekwipować. Mój święty Boże. Czekajcie chwilę. Bo już się ciemno powoli robi. O, Kanto, takie zbalansowane. O, Johto to już w ogóle jest turbo OP. O. Przepraszam, musiałem zajść ten żart. Chociaż ten jeden, jedyny raz. Nie mówię, że będę go robił często, ale ten jeden raz musiałem. Czekaj, hold up. Hold up. Fine. Fine. On to przeżyje. Tak. Chyba wiem, co to oznacza. A czy wy wiecie, co to oznacza? Co ja wam mogę powiedzieć? To jest bardzo ciekawe pytanie, czy bardziej tanie jest używanie warpa, czy cofanie czasu, żeby naprawiać swoje błędy? Mhm. Tak, krytyj bardziej.
なんか冷めとらない。幽霊の中に守護者を強化している者がいるはずだ。先に倒しておいた方がいい。No dobra, czyli naszym celem jest najpierw wyeliminowanie fantomów. Niech i tak będzie. Sprytnie z tymi 6 pecetami, czy nie? Nah, nie tym razem. Panie Felsku, ja w pana wierzę. Czarodzieje się aż tak bardzo nie boję generalnie. Czy powinienem w ogóle? Znaczy, jeżeli trafią, to potencjalnie mogą mi wyrządzić bardzo dużą krzywdę, ale szansa na to, że mi trafią, jest na tyle znikoma, że nie powinienem. Filmowy sletter. Dlaczego oni mnie zabili? A nie powinni mnie zabić. Dlaczego oni mnie zabili? Nie mogę się doczekać, aż tak będzie. Dobra, kto chce mojej dupy? Ty masz sporo zasięgu, co mi się nie podoba. Ona nie trafi. Trafiła. Hilda, ale żeś ty mnie zaimponowała w tej chwili, czy jakoś tak? A przejdźmy dalej, z dala od tych nieszczęsnych golemów. Co by mi nie stanowili zagrożenia na chwilę obecną. Zawsze jak są jakieś takie długie tury, to sobie przypominam jeden filmik z Emblema 9 czy 10, gdzie widziałem, jak chłopak sobie poszedł zrobić taką dość solidną kanapkę. Nie na zasadzie, że szybko skoczy do kuchni, tylko taką naprawdę solidną kanapkę i w tym czasie tura jeszcze się nie skończyła. Także... Czasami naprawdę doceniam to, że gry dają takie opcje, jak tutaj widzieliśmy na przykład to, że możemy sobie skipnąć animację tury przeciwnika, tak? To jest naprawdę bardzo wygodne. No dobra. Dobra, sobie strzeli. Hilda dobije. Wierzę, że dobiję. Dobiła. Trochę mało tych statów, ale przeboleję. Dobra, to lewa strona jest w dużej mierze ogarnięta. Pytanie, co sprawa... A, jeszcze te. Dobra, co się dzieje tutaj? Nic specjalnego. Tak naprawdę równie dobrze mogę to zajść w ten sposób? Tak, mogę. Lemao. Chyba to, że oni chcą listę robić, to akurat jest absolutnie bardzo małe zmartwienie i nie powinieneś tym kompletnie przejmować. Tak długo jak nie są to łucznicy. A z tego co widzę, to nie są. Dobra, Belly też może podjechać. Ale chyba nie aż tak. Czaj, to ty masz tyle zasięgu? Holy fuck, co ty masz? Bolting! O, czy kurwa, wiecie, że Bolting. To jest takie nie mam zielonego pojęcia, czego się spodziewałem, ale to bolting. Au! Miro!
problemy, sobie jeżdżą, więc whatever. Tym na dole się mogę zacząć powoli przejmować. Bo on jednak trochę bije. To chyba nie jest tak, że nie mogę go wyeliminować w tej chwili, tylko będzie to wymagało trochę dużej ilości gambitów. Też pytanie, ile ty masz zasięgu? Okej, nie na tyle, żeby się to jakoś specjalnie przejmować, więc wydaje mi się, że Lizita może podlecieć i Gambit przejść. Odlecieć. Dobra, na pewno chcę jego zdjąć, żeby on czegoś głupiego nie zabił moim latajką. Dobra. I powinienem być w stanie zdjąć te dwie pozostałe. Tarcze w ten czy inny sposób. Powinienem być w stanie. I teraz na przykład Konstans może podlecieć. I zabić atak. Albo i nie może, bo jest niewrażliwy na magię. Ejt. Może zrobić tak. Ale to jest kompletnie nieopłacalne. Zapomniałem, że on jest niewrażliwy na magię. Czy wspominałem czasem, że nienawidzę tego? Tak też nie mogę, bo Konstans ma za mało siły. Czy ja padę, będę musiał dorzucić Gambita w taki sposób? Nie chcę tego robić, come on. Naprawdę nie chcę. A fuck, ja miałem jednego warpa. To nie aż warpa, prawda? Czy naprawdę będę zmuszony zużyć w ten sposób Warpa? Znaczy Gambita? No dobrze. Może być i tak. No dobrze. Dobra, this is fine, jak to mówił. Czy ty nie masz fizyka? Nie masz Fortify. A Fortify też jest spoko. Ty w Lizzie, ty w Constance. A wy w nikogo. Doskonale. Te strony mamy z głowy. Co tutaj z tymi? Chciałbym wyciągnąć tego łucznika, jakoś tylko nie do końca mam osoby, które mogą to bezpiecznie zrobić. Najbezpieczniejsze do tego byłaby Petra, ale to wciąż nie jest najbezpieczniejsze, co mogę zrobić. Niestety. Więc reszta po prostu sobie podejdzie. Znaczy no, w sumie... Tak też można. Zapominała tej części zawsze, że mam jeszcze meteory. Dobra, zobaczmy, co się złego stanie w tej turze. Bolting.
Najgorsze jest to, że on miał 4 użycie tego boltinga, z tego co widziałem. Więc tak zwane tyrochę. No dobra, co teraz? On nie ma pancerza, czyli powinien być podatny na magię. To muszę się pozbyć ciebie najpierw, zanim cokolwiek będziemy myśleć. Nice. Dobra, teraz tak, co się będzie działo? Ty strzelasz w Bernadette, chyba że Bernadette najpierw otrzeje ciebie. A, czy jesteś w stanie go otrzeić na hita? Chyba nie wiem, co? Nope. No dobra, niech ci będzie. Au. Dobra, nie obchodzi mi, co Cyril dostaje akurat ze wszystkich osób. Bardziej mnie obchodzi to, co się będzie działo tutaj teraz. Łatwiutko. I ostatni pasek. Czy ty jesteś w stanie zrobić go na tym ostatnim pasku? Ale mało. Czym są overkille? Powiedzcie mi proszę, czymże są overkille w tej grze? Dobra, Feldek może podjechać. Prawa strona przerobiona. Co z lewą? Mam tu od zajobu magów, których się trochę boję. Kto mnie ma najwięcej resista? Ty masz 19, Dorotka ma 25. Dorotka by się nadała na bicie ich w sumie. To by się przydało zrobić, ale nie zabije to i to jest problem. Ten spróbuję podlecieć trochę dalej, żeby mieć jakieś takie, powiedzmy, szersze pole do manewru, tak? Zawsze lubię mieć jednostki, tak powiedzmy, na skraju zasięgu. Tak, żeby... powiedzmy, móc... mieć szersze pole do manewru po prostu, tak? Że mogę zatkować z lewej strony, mogę zatkować z prawej strony, a nie tylko jakimś tam jednym wąskim korytarzem na przykład. Dobra, zobaczmy, co wymyślą. Oni sobie tutaj biegają po prostu. Golemy chuj wie co robią. Bernie, weź Brody, kto cię wyleczy. Wiem, że Bernadetta ma bonus, jak jest ranna, ale... to absolutnie wystarczy, żeby była ranna. Naszym celem jest zabicie tej trójki plus tego jednego, jeżeli dobrze rozumiem. To w przypadku tego jednego powinno się dać załatwić już tej tu. Krytne. Nie krytnąłem. Wow. Nie powiem, jestem zdumiony. O, czegoś mam te meteory. Konna...
揮を務める幻影は他にもいる。全て倒していくぞ。Tak, tak. Jeszcze paru komandorów do wyeliminowania. 12, 20. Ty nie zaatakujesz. Ty nie masz kogo leczyć nawet. Czemu on nie miał tego wyekipowanego? Nie mam zielonego pojęcia. To go niestety nie zabije. A Ragnarok jest na tyle silną magią, że wolę nie ryzykować mimo wszystko. Dobra. Tak samo jak wolniej podjeżdżać tu Feltkiem mimo wszystko. Ty możesz podlecieć. Też możesz podlecieć. I na tym nawet skończymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak dla mnie sporo gameplayu w Fire Emblemie jest takie reaktywne. Nie wiem, jakby ja przynajmniej tak lubię grać, tak? Że bardziej reaguję na to, co przeciwnik zrobi, a nie mam jakiś konkretny plan, co zrobić, tak? Wygodnie mi się po prostu tak gra, nawet jeżeli zdaję sobie sprawę, że to nie zawsze jest efektywne, czasem jest niebezpieczne, tak? Dobra, żarty żartami, ale te golemy biją trochę więcej niż ustala przewiduje. Kto mnie jeszcze? Czekaj. A, okej, okay, nieważne. Zastanawiam się, kto mnie jeszcze w niebie atakuje, ale już widzę i... Widzę też, że nie jest to coś, czym warto się przejmować. Dobra, setek ma poziom. Ależ poziom, holy fuck. Nigdy nie widziałem tak dobrego poziomu. Ukośnik jest. Dobra, Boltnik to nie jest to, co chcę tu osiągnąć. To będzie coś, co chcę tu osiągnąć. O ile trafię. Ajej. Jezu Chrystia, te kryty. One są masakryczne. Dobra, czy tutaj coś mogę sensownego wykombinować z... Oj, chyba o kabel zahaczyłem. I teraz nie wiadomo, czy sygnał wróci, a jeżeli wróci, to kiedy? Najgorsze uczucie, tak wam powiem. Bo zauważyłem, że ta nowa zgrywarka jest na to bardzo czuła. O, chyba mamy. Chyba dźwięku. Bez dźwięku, ej. Wracaj, że no! Chuje. Dobra, ja zaraz wracam.
Mam nadzieję, że krzesło się nawadnia poprawnie. Tego nie obiecuję. W każdym razie, co ja mogę zrobić z tym cholerstwem, żeby działało tak jak należy? Zobaczmy. Czy to się wyrzuciło? Nie, nie wyrzuciło się tutaj. Czemu to nie ma dźwięku nagle? Najgorsze jest to, że z racji tego, że to jest mój pierwszy sim na tym urządzeniu, to jeszcze nie do końca ogarniam, co i jak się tu dzieje. Więc muszę... Zróbmy to tak. Może teraz zadziała. Mam taką nadzieję. Mamy to! Podaje się znać, czy nie jest przypadkiem za głośno, albo coś, bo wydaje mi się, że wcześniej tak było. O. No dobra, na czym my skończyliśmy? Na tym, że nie dzieje się absolutnie nic godnego uwagi i nie ma za bardzo co tutaj zdaje się, jeżeli dobrze rozumiem. A o tym, że mogę wystawić ciebie, żebyś zgarnął na siebie tego maga. Proste. Okej, to nie było do końca w planach, ale ewidentnie Linhart jest bogiem unikania. Od was jeszcze. Dzięki, że wspomnieliście, bo założyłem, że będzie. Pod tym względem czasami absolutnie hejcę. Nie pytajcie. To wygląda bardzo niebezpiecznie. Co z tym robimy? To proste. Spuszczamy im kompletny wpierdol. Dobra, ile ty masz pancerza? Tyle masz pancerza. Odejdź na kratkę. Jak działał twój gambit? Ile ty masz pola działania? Ty masz pola działania. Dobra. Jeszcze jakby ktoś tam dał radę podbiec, podlecieć, cokolwiek. To się powinno dać załatwić. Żarty żartami, ale umiejętność nazywająca się Rescue może zostać użyta ofensywnie. I to jest właśnie jeden z tych przypadków. Na kurwie i gambitem, stary. Łatwo. No dobra, teraz zajmijmy się tymi kolegami, skoro już są we w miarę rozsądnych odległościach ode mnie. Co mi się cenię, jeżeli tutaj podlecę? Nie powinno nic złego. O ile będę trafiał. Wiedziałem, żeby to powiedzieć. Tak, on ma tyle zasięgu? Okej. Okay. W sumie jako osoba, która sama używa Bow Knightów, powinien wiedzieć doskonale, ile on ma zasięgu, ale... Petra nie będzie miała tyle zasięgu, nie ma wała. Linhart też nie będzie miał tyle zasięgu. Ale może użyć fizyka na Setefie.
Hilda może podlecieć tu od biedy. Sylwek jest po to, żeby był. Dosłownie. Po nic więcej. Ty też wylesz. I pytanie, co w tym robisz ty? Wydaje mi się, że mogę po prostu podlecieć i go zabić. Dobra, to teraz tylko się zająć tym kolegą tutaj. Nie powinno to stanowić większych problemów. Zwłaszcza jeżeli użyjemy jakichkolwiek resztek IQ, które mi pozostały. To jest pierwszy. Możesz tu zostać gdzieś. Ty będziesz druga. Ja nic mocniejszego, prawda? Tak blisko. Nie mogła za pierwszym, no nie mogła. Zróbmy to w takim razie nieco inaczej. Może krytnie po drodze. Nie. Au. Nawet strzeliła ten jeden dodatkowy raz. Teraz chyba masz jedną robotę. Jedną robotę. Holy tak. A teraz ty podchodzisz i fleczysz wszystko w okolicy. Nice. Bardzo nice. Setef odleci na bok, żeby nie oberwać. Ile ty masz zasięgu? Czy to wszystko jest twój zasięg? Tak, niestety tak. Tak naprawdę golemy to chyba jedyne, czym się muszę jakoś specjalnie przejmować w tej walce, więc... Trochę mocną wyczepkę mam na większość innych przeciwników. Teraz mag podejdzie i golem podejdzie. To już bardziej mi się chyba opłaca w tę stronę robić gambita. I tak jako tako będę chciał mu zniszczyć wszystkie te płyty, więc... Jakoś trzeba sobie z tym radzić. Ty nie masz ofensywnego gambitu, więc chociaż... Możesz się przydać potencjalnie do czegoś innego, tylko najpierw... Konstanze von Nöbel! Ikimasu wa? Ty też nie masz gambitu. Więc ty się idealnie nadasz do zabicia maga. Edo. Przysięgam, że nie trafię. Okej, trafiłem. Aha. No i dobra, teraz się zastanawiam, co robić z gambitami starego. Dobra, i jakby teraz się udało od lewej strony mu jakiegoś gambita sprzedać.
To byłoby idealnie, tylko boję się tamtego łucznika trochę. Bo teraz tak, ty masz 24 defa, a ty biegasz z Silver Bowem. Czyli masz 36 plus 21 plus cholera wyje, czy speeda nie ma więcej. Nie powinien mieć. Zaryzykuję zobaczyć tylko ile ten łucznik mi zada. Zależnego od tego też mamy chociażby cofanie czasu. Okej, czyli przeżyję, jeżeli nic nie krytnie. Bo jest tak, 34, 45, 56. Łatwiutko. Ta? Czyli Ichat będzie w stanie zniszczyć tego golema? Czymkolwiek? Tak. A już na pewno aktywnie. Inhalt, ale się tym nie zaimponował w tej chwili. Czy Dorotka będzie w stanie dobić tego golema? Chyba nie. Chyba, że krytnie. Nie tym razem. Na szczęście mamy jeszcze sporo ludzi, którzy mogą go dobić. Golem ubity. Z tej strony już mogę podchodzić do tej grupki generałów tak naprawdę. I nie powinno mi specjalnie nic grozić. Chyba, że nagle się okaże, że są coś kompletnie skurwysyńska opa, nie wydaje mi się. Wszyscy? Chyba wszyscy. Teraz uwaga, czy kryty mnie ojebią w dupę? Przypomnijcie mi, ile on miał szans na kryta? Ja chcę to jeszcze raz zobaczyć. Cztery procent. Cztery procent. Ależ ja czasem nienawidzę tej gry holi, tak? Bawienie się z RNG nie zadziałało. Rozumiem, aluzję. Miałem cicho nadzieję, że się uda. No dobra.
Ej, mogę zawsze po prostu zabić tego golema i mieć wyjebane. W sensie bez niszczenia mu płyt. Będę myślał, co z tym cholerstwem zrobić. Bo teraz też teoretycznie jestem w lepszym położeniu, bo on jest odrobinę bliżej, tak jakby. Na pewno krytnie. Za każdym jebanym razem. Czy mam kogoś, kto może tutaj... Teoretycznie tak. Tylko to nie do końca w tę stronę by niszczyło jego opłytowanie, więc... To też nie do końca w tę stronę niszczy, jakbym chciał. Zgaduję? Ej, Hilda może to zrobić. Potencjalnie. Pejot sól. Jestem odrobinkę słony o to, że zostałoby mu jeden HP wtedy. Czy ja naprawdę nie sięgnę do tego? Okej, sięgnę. Chodź tam. Daj mi te materiały. Rozumiemy się? Dobra. To kto jeszcze nie atakował? Dorotka, Lizitea i bodaj Constance. I przy okazji jestem bezpieczny. Dobra, ciebie to już będę chyba z automatu skipował. Dobra, wydaje mi się, że jak tu podlecę i ostrzę łucznika, to wszystko będzie dajdziobu. Bo to ile mi zadasz? 6? O nie, tylko nie moje 6 obrażeń. Tamci koledzy nie będą nas atakować, dopóki my tego nie zabijemy, więc tym lepiej. Mogę sobie grzecznie podjechać wszystkimi, którymi mógłbym chcieć podjechać.
Zajmuję fakt, teraz już mogę bezpiecznie powiedzieć, że ta walka jest praktycznie wygrana bez strat, chyba że zrobię coś niedorzecznie głupiego. I tego się będę trzymał. Albo jeżeli nagle pojawią się reinforcementy z dupy, które mi kogoś zabiją. Ale takich opcji brać pod uwagę nie biorę. Zaslebałem pewnie, że przypadkiem się do ustawienia setefa i on umrze. Wylałaby się ze mnie duża ilość soli. A, aż pięknie krytnął. Ej, słyszeliście? Golemy są słabsze. O nie! Tylko nie słabsze golemy. Wciąż jestem poza zasięgiem. Mój święty Boże. Powiedzcie mi, że rzeczy, które dodają zasięg, nie są OP. Nie dam się przekonać. Ajajaj. Zobaczmy, co dla nas zostawia. No co tam mamy? Konstans MVP. To na pewno mamy. Szybki zapis. Uprzedzało nas, że będzie niebezpiecznie. A co jeżeli on to zrobił tylko po to, żebyśmy stali się silniejsi? Będą się teraz zobaczyć, co on robi. Sprawia, że obrażenia, które otrzymujemy od potworów, są zmniejszone o połowę, daje plus 5 defa i odnawia HP-ki co turę. Ajej. I waży tylko 3. Jakbyśmy nie byli do tej pory wystarczająco OP. A wiecie, co było jeszcze bardziej OP? Widzicie te wszystkie przedmioty, które dodają na statów? Wyobrażacie sobie, jakby je wszystkie na raz dać do tego nisce? Nie no, nie zrobiłbym przecież nigdy czeszki, a prawda? Prawda? W każdym razie.
Czy ja mam coś, co może mi się bardziej przydać? Fake mi nie jest potrzebne. To jest taki śmieszny mem, bo można tego bardzo mocno nadużywać. Ale z tych rzeczy, które rzeczywiście mam, to chyba najbardziej mi się to opłaca. Dalej, czy ktoś jeszcze ma coś ważnego? Agis może być ok. Na przykład zamiast USP'a. Linhard. Ech. Kasper mnie nie interesuje. Bernadetta. Batalion Neftochem. Mech. Pas. Ech. Ogólnie mech. Dorotka. Bowbreaker. Od biedy, ale mech. To jest dużo większy potencjał na balans. Teraz wyobraźcie sobie, że jest w tej grze postać, która ma jednocześnie Batalion Raf i Batalion Vantage. I przy okazji ma idiotycznie dobre growthy. Nie zaskoczę was pewnie stwierdzenie, że jest kompletnie popsuta, prawda? Jak zresztą każdy lot w tej grze, ale to inna sprawa. Surf kimś się aż tak nie przejmuje. Mi się chyba bardziej opłaci. Ty nie masz dodatkowych umiejętności. To się może przydać teoretycznie. To nie wiem, czy znaczy czegoś, co mam. Na. Najważniejsze, po co tutaj przyszedłem i wszyscy wiecie, o co mi chodzi, to to. Od razu lepiej. No i w sumie dalej Magic też mogę wejść. O, od razu człowiek się czuje lepiej. Dobra. Tak jak mówiłem, na dziś to będzie na tyle. Na przyszłym streamie podokończamy sobie te walki, które tutaj mamy i pewnie postaram się przynajmniej zrobić resztę miesiąca. Nie obiecuję jeszcze tak na 100%, ale myślę nad zrobieniem jakiegoś streama w piątek. Jeżeli będzie, to zacznę tak jak zwykle gdzieś koło 17. Jeżeli gdzieś tak do 17:10-15 nie odpalę streama, to znaczy, że go nie będzie. Albo z powodu tego, że na nic konkretnego nie wpadłem, albo dlatego, że coś innego akurat się będzie wtedy działo. Ale dziś to było na tyle. Dzięki za przybycie i trzymajcie się po. Cześć!